Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Pogadajmy i dzisiaj będzie długo. Przygotujcie sobie jakieś frytki, kole, bo spędzimy dzisiaj sporo czasu. Dzisiaj temat taki dość ciekawy, mianowicie moje tak zwane guilty pleasure, czyli celowniczki, tak zwane rail shootery. Gry, które przez wielu graczy może nie do końca są znienawidzone, ale są po prostu pomijane. One gdzieś wychodzą, ale to jest już powiedzmy bardzo duża nisza, jeśli chodzi o gry wideo, choć nie zawsze tak było. Na początku w latach lat 90. te gry były szalenie popularne, ale dzisiaj, no powiedzmy sobie szczerze, co fajnego jest w celowniczku, w grze, w której nie masz właściwie kontroli, strzelasz jak na strzelnicy i gra właściwie jest na raz, bo przechodzenie drugi raz gry, w której przeciwnicy wyskakują w tych samych miejscach, jest całkowicie bez sensu. Natomiast ja jestem wielkim fanem gier celowniczkowych. Grałem chyba we wszystko, co wyszło, jeśli chodzi, znaczy, z pewnymi jakimiś oczywiście wyjątkami. Na przykład nie grałem w serię Time Crisis. Natomiast większość gier, które pojawiały się na PC-cie, oczywiście udało mi się je ukończyć i przechodziłem je wielokrotnie, że tak powiem. Dlaczego gry celowniczkowe na początku lat 90. były popularne? Do tego sobie zaraz dojdziemy. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem Wam powiedzieć odnośnie tego, w jakie gry jeszcze nie grałem, więc na przykład nie grałem też, chociaż zawsze bardzo chciałem zagrać w Panzer Dragoon 2. Pamiętam recenzję w Secret Service, gdzie gulasz się po prostu tam spuszczał totalnie przy tym. Niestety nigdy nie dane mi było w to zagrać. Natomiast wiele gier, które Wy, zakładam, że lubicie, jest celowniczkami, chociaż jest kategoryzowana jako celowniczek, choć nie do końca może zdajecie sobie z tego sprawę. Na przykład Rez, gra, która teraz przeżywa drugą młodość na PlayStation VR, też jest celowniczkiem. Natomiast z wieloma tytułami, które są w tej kategorii celowniczek, niestety nie mogę się zgodzić. Na przykład seria Afterburner i Ace Combat to nie są dla mnie celowniczki. Dla mnie celowniczki to zazwyczaj, kiedy sterujemy albo człowiekiem, albo faktycznie sterujemy jakimś pojazdem, ale no nieważne. Głównie sterujemy pojazdem albo człowiekiem, a przed nami odtwarza się jakby film, czyli nie mamy jakby kontroli, gdzie ruszyć się dalej, tylko jest to z góry określone przez producenta, czyli taki, można powiedzieć, już sztywny korytarz, że nie możesz się z niego wydostać. Jeżeli zastanowię się tak i pomyślę, jaka jest pierwsza gra z gatunku celowniczek, w jaką grałem, to na myśl mi przychodzi Operation Wolf na Commodore C64. Aczkolwiek tam, chociaż to była gra celowniczkowa i miała wszelkie takie patenty, jakie będą wykorzystywane w późniejszych grach celowniczkowych, natomiast gra nie miała oczywiście kamery poruszającej się w trójwymiarowym świecie. Tam było zrobione to w ten sposób, że kamera poruszała się, o ile dobrze pamiętam, od prawej do lewej, a w tle biegały ludziki, do których żeśmy strzelali. To chyba nawet byli Niemcy, nie wiem, nie pamiętam, już to było tyle czasu temu. Natomiast, tak jak powiedziałem, były tam elementy, które będą później wykorzystywane w wielu tego typu grach, czyli na przykład, że nagle przed oczami pojawiać się Niemiec i strzelać prosto w twarz. Czyli taki można powiedzieć scare jump, tak? Że nagle ci wyskakuje ktoś przed tobą i do ciebie strzela. Ten element będzie się pojawiał w wielu, wielu kolejnych odsłonach tego typu gier. Jak zapewne, ale jeżeli oglądacie, śledzicie mój kanał i oglądacie serię To Było Grane, to tam przewijają się co jakiś czas gry celowniczkowe, między innymi dwie części Siberii się pojawiły. Pojawił się Mad Dog McCree The Lost Gold, to był pierwszy właściwie film z serii To Było Grane, do którego dzisiaj powrócimy z taką jakby większą dawką informacji i jakieś tam anegdotek z tym związanych. Natomiast zanim dojdziemy do tej historii, dlaczego te gry celowniczkowe były tak popularne na początku lat 90., zajmijmy się pierwszą grą, która była podobnie jak Operation Wolf, grą, gdzie kamera przesuwała się tym razem z lewej do prawej, a my strzelaliśmy do wyskakujących postaci.
i był to Terminator 2 The Judgment Day. Gra, w którą pierwszy raz zagrałem w Austrii, gdy byliśmy z klasą z podstawówki. Mieliśmy taką wycieczkę do Czech i do Austrii, gdzie w ogóle wtedy w Austrii, słuchajcie, to jeszcze wtedy były korony chyba austriackie czy coś tam, czy nie pamiętam co to tam było wtedy, ale tam ceny w tej Austrii, matko bosko. My tam żeśmy, wiecie, no to mieli tyle, że tam jak chciałeś kupić jakiś bryloczek, to ci nie starczało, nawet takie były ceny. Niemniej jednak w tej Austrii mieliśmy taki czas wolny we Wiedniu. To była dziś, wybaczcie, dzisiaj to tak w pamięci to przywołuję, to była chyba główna ulica jakaś taka Wiednia. Takim jakimś starym kościółkiem i się tam gdzieś kojarzy, gdzie był na tej ulicy. Trochę przypominało to naszą ulicę Piotrkowską, był taki deptak. No i tam oprócz tego zwiedzaliśmy Prater, czyli taki wtedy chyba największe, jeden z większych takich parków, lunaparków w Europie czy coś. Wiem, że tam było takie ogromne koło muńskie, które chyba jest albo największe na świecie, albo największe w Europie, nie wiem. Na kole muńskim to już by tam nie jechali, bo tam by się cała klasa musiała zrzucić, to by jedna osoba pojechała, bo wtedy starczyłoby na jeden bilet, albo nawet na połowę, musiała tak wisieć i tak tam się... Dobra. I słuchajcie, ten Prater, no to był taki ogromny park rozrywki, gdzie były przeróżne fajne atrakcje, między innymi mnóstwo moich ulubionych zamków strachów, które zwiedziłem chyba wszystkie. Jeden, co ciekawe, był taki fajny, że w trakcie jechałeś wagonikiem, się zawalał most pod tobą. To było naprawdę niesamowite doświadczenie. Były oczywiście też roller coastery. Oj, o roller coasterach to już po prostu aż głowa boli, jak o tym myślę. Jedną z pierwszych takich atrakcji, która się rzucała w oczy, było coś, co się nazywało Superman. To była taka huśtawka, która obracała cię do góry nogami, nie? W którymś momencie. I to się siadało na takiej jakby gondoli, i ta gondola jakby się obracała, czy mogło cię do góry nogami na przykład, tak? Natomiast pamiętam, że jak żeśmy weszli na ten Prater, to chłopaki, idziemy na Supermana, nie? Wszyscy w ogóle, dawaj na Supermana, nie? Poszliśmy na tego, słuchajcie, Supermana, siadamy na tym, to wiecie, tak się zapinało, takie, nie pamiętam, to było chyba pneumatyczne, takie się zapinało pasy, dawaj na tego Supermana, nie? A ten Superman, znaczy ten koleś z tego, dawaj na to, do góry nogami, nie? I wszyscy, którzy mieli monety w kieszeniach, te monety na ziemię, po prostu wszystkim powypadało, ale pamiętam, że to była po prostu ostra akcja, no jak... Po prostu potem wyszedłem z tego, to tak na miękkich nogach, nie? To była niesamowita opcja, ten Superman. Natomiast były też oczywiście tam salony gier. Salony gier, do których ja najbardziej ciągnąłem, bo to były też czasy, kiedy... kiedy gry arcade'owe o wiele lepiej wyglądały niż tytuły z Amigi czy tytuły z PC-ta. Znaczy, często było tak, że te gry były przenoszone na przykład z Amigi na Amigę z automatów arcade, ale to nie były gry tak zwane arcade perfect, czyli że przeniesione dokładnie w taki sam sposób. Znaczy, jakby tam było coś pocięte. Pamiętam, że Street Fighter 2 na przykład na Amidze miał chyba mniej klatek animacji niż ten, który był na automatach arcade. No w każdym razie. Ja to ciągnąłem do tych automatów, oczywiście, żeby te gry oglądać, tam chłonąć to wszystko, bo wiedziałem, że wtedy miałem komputer Commodore, to wiedziałem, że tam raczej nie poszaleję, ale strasznie mnie to interesowało, już wtedy mnie interesowały strasznie gry właśnie nawet arcade'owe. Nawet nie grałem w te gry często, tylko po prostu stałem i oglądałem, jak ktoś gra, bo mnie to ciekawiła sama ta mechanika, jak to zostało rozwiązane, jaka jest grafika i tak dalej, i tak dalej. No i tych salonów gier tam na Praterze było parę. My to oczywiście z taką większą grupką, żeśmy się tam przemieszczali. Oprócz tego były też automaty. To nie było kasyno, to było coś takiego, słuchajcie. Ja to widziałem ostatnio na kręgielni, jak byłem. To była taka maszyna, gdzie leżały pieniądze na takie jakby tacy. Wyobraźcie sobie, w sporym uproszczeniu to powiem. Wyobraźcie sobie pieniądze leżące na tacy, a tutaj poruszająca się taka, cały czas tak samo, taka łycha.
I teraz, jeżeli wrzucisz pieniążek i on spadnie przed tą łychę, to ta łycha popchnie tą monetę i te pieniądze, które tutaj zazwyczaj leżały na samiuteńkim brzegu, one po prostu spadały i wygrywasz, tak? A jeżeli wrzuciłeś za późną monetę, to ona spadała na przykład tutaj za tą łychę, albo na przykład, co było bardzo częste, spadała nawet przed łychę, ale ta łycha po prostu dosuwała tą monetę do krawędzi, ale i tutaj pieniądze nie spadały. I graliśmy w to właśnie na kręglach i nawet tam się chyba z 10 zł udało ugrać, bo pospadały te monety. W każdym razie były też takie automaty, więc chłopaki jak zobaczyli, nie no to już oni już wygrają, nie? No każdy po prostu od razu już mega szuler, w ogóle wielki szu, fanfaramfa, on mówi, że on to zaraz rzuci, wygra wszystko na razie, nie? Kupi wszystkim po prostu po coli i tyle. I tam żeśmy oni na tych automatów ciągnęli, a to było od 18 lat, bo to była w pewien sposób taka rozrywka, no to było taki, można powiedzieć, hazard, nie? Więc chodził tam ochroniarz. I jak ten ochroniarz widział, że ktoś tam się zbliża, no my mielibyśmy gnoje, nie? No to była podstawówka. Nie wiem, która klasa, trzecia, czwarta, to on zaraz tam gonił, nie? Po tam szwargoląc po niemiecku, więc chłopaki opracowali pewien plan. Ponieważ te automaty były w różnych miejscach porozkładane wokół takiego jakby większego kasyna i wokół chodził ten cały przydupas. Robili tak, że jeden szedł do któregoś automatu, stał przy nim, nie wrzucał monety. Jak ten koleś widział, że coś tam się dzieje, to zaczynał do niego tam lecieć, biec, coś tam krzyczeć. On tak czekał do ostatniej chwili, a chłopaki z drugiej strony dawaj te monety, że te pieniądze pospadały. A tamten oczywiście uciekał i potem powtarzali z kimś innym, tak? Zmieniało się i tak to wtedy działało. Natomiast od razu wam powiem, że nikt nic nie wygrał, nikomu nic nie spadło i natracili na tym pieniędzy tyle, że potem musieli zębę w ścianę wbijać, bo nic sobie nie mogli kupić, nieważne. No i były te automaty, oprócz tego te były automaty, słuchajcie, z grami. No i tam to były automaty z grami, o których w Polsce to można było pomarzyć. W Polsce to zazwyczaj było tak, że była ta buda, wóz drzymały, koleś w siatkowej podkoszulce, łysy z wąsami, z paluchami jak te serdle. I tam było tych automatów ileś tam z 10, 8 i tam mogłeś grać. Natomiast słuchajcie, tam na praterze, jak się weszło do salonu gier, jak miałeś wyścigi na przykład motocyklowe, to stał po prostu motor, na którym siadałeś. Dzisiaj może to nie robi takiego wrażenia, ale wtedy, matko bosko, jak żeśmy tam weszli do tego salonu giera, to był taki chyba dwupiętrowo, ile dobrze pamiętam, to myślałem, że mi tam głowa eksploduje, nie? Tam każdy automat, to albo gdzieś wchodziłeś w jakiś ten, siadałeś w ogóle, no masakra, nie? To w ogóle taki Steigens był żyłą, nie? I albo automaty, które miały na przykład cztery, automat się składał z czterech automatów połączonych, nie? I że można było grać od razu na cztery osoby. Jezus Maria, jakie to było dobre. I tam, właśnie w tych automatach, była gra Terminator 2, The Judgment Day. W tamtym czasie musicie też wiedzieć, że film Terminator to był kult. Jeżeli wychowałeś się w latach 90., nie ma bata, żebyś nie oglądał Terminatora 2 i się tym nie zachwycał. Musiałeś się tym zachwycać, chyba że rodzice cię z beczki rzadko wyciągali. No tak czy tak, Terminator był absolutny Steigers. To wszyscy w ogóle znali Terminatora, w ogóle T-1000 i tak dalej, wszyscy to oglądali, więc całkowita, absolutna masakra. I kiedy zobaczyliśmy, że jest automat z Terminatorem 2, no to dawaj tam wszyscy, nie? A polegało to na tym, że to był właśnie celowniczek, kamera przemieszczała się z lewej strony w prawą, to się działo w takim zniszczonym już mieście, tam chyba w Los Angeles, jak dobrze pamiętam. I te Terminatory tam chodziły w tle, pojawiały się nagle ci przed twarzą, a ty zamiast kontrolerów nie używałeś gały czy tam myszki, tylko miałeś dwa naturalnej wielkości karabiny Uzi. Dwa dlatego, że grało się na dwie osoby. Jedna osoba miała jeden karabin, druga jak wrzuciła monetę mogła mieć dwa. Ale jak byłeś sułtan Austrii, wrzucałeś dwie monety i grało się na dwa karabiny, więc chłopaki zaraz tam, zresztą ja też, nie, dawaj na dwa i jedziemy, nie, i to w ogóle się strzelało wtedy z dwóch tych karabinów, no i te Terminatory tam wybuchały i cały czas akcja, cały czas jakby kamera przesuwała się płynnie
ale płasko w prawą stronę i tam wyskakiwały te terminatory, tam jakiś samochód w ogóle jechał, jakiś taki moment potem wybuchał, no co tam się w ogóle działo w tej grze. Dzisiaj oczywiście to może śmieszyć, bo to wszystko było, słuchajcie, w grafice 2D. To nie było trójwymiarowe, to wszystko było oparte na sprite'ach, ale w ogóle, że to Terminator i strzelasz z Uzi w ogóle do Terminatorów, ja pierdzielę, jaka po prostu masakra, nie? Także to był pierwszy celowniczek, właściwie nie pierwszy, no jeżeli liczymy Operation Wolf, no to drugi, ale pierwszy z tych celowniczków, które mi się tak strasznie spodobało, ja tak zapragnąłem w tą grę grać. I słuchajcie, taka sytuacja. Wracamy z Austrii do Polski. Ja tam któregoś dnia idę do Arka, mu opowiedzieć jak było. Mówię, Arek, słuchaj, w ogóle tam opowiadam mu te wszystkie przygody, ale mówię, słuchaj, a jak w ogóle gra była, Terminator 2, człowieku, wiesz, w ogóle Terminatory chodzą, a ty strzelasz w ogóle z Uzi, człowieku, jakbyś to zobaczył, to by ci łeb po prostu się wykręcił w drugą stronę. Arek odpala Amigę, wrzuca dyskietkę i ma to samo, co ja widziałem. Oczywiście nie miał karabinów Uzi, miał myszkę i faktycznie ta gra też była chyba ścięta trochę z grafiki, natomiast on tą grę posiadał na swoim komputerze. Ja pamiętam, mu to szczera do ziemi, nie? I sporo graliśmy z Arkiem, pamiętam, w tego, przynajmniej ja grałem, bo Arek to tak może już się tym za bardzo nie interesuje. Ogólnie zauważyłem też pewną taką tendencję, że większość nawet tamtejszych graczy nie do końca interesowały ich celowniczki. Nawet później te gry były raczej takie mocno niszowe, chociaż te gry były bardzo popularne, ale one były właściwie taką grą na raz. Tak czy tak, tego Terminatora potem grałem na Amidze Warka, no to było dokładnie to samo. Ja po prostu, znaczy, jedynie czego żałowałem, że nie było tych karabinów Uzi, których się strzelało, to było takie super, nie? To było takie super. Natomiast no wtedy to pamiętam, że no smutno mi było, nie? Że ja tu opowiadam nowinkę o jakiejś całkowitej, absolutnej mega historii, a Arek już to ma u siebie, także to było dosyć dla mnie takie traumatyczne przeżycie. Także to była pierwsza, pierwszy z moich ulubionych celowniczków. I teraz drugi ulubiony celowniczek, to musimy na razie zostać w tych latach 90. Na początku lat 90., kiedy nie było jeszcze napędów CD, wszystkie te gry, które wychodziły na dyskietkach, one nie miały przerywników filmowych. Owszem, zdarzały się cutscenki, zdarzały się też intra animowane, ale to były króciutkie filmiki, które no, trzeba przyznać, że one musiały być krótkie, bo to się nie mieściło na dyskietce. Na midze tych gier gry często miały intra. Pushover, One Step Beyond, Premier, Super Frog, Wolfchild, Walker, wymieniać mógłbym nieskończoność. Miało takie krótkie filmiki wprowadzające. Zazwyczaj one składały się z paru klatek, one były animowane na 3-4 klatkach, ale miały właśnie taki filmik wprowadzający, często z fajną komiksową grafiką. Natomiast my, jako gracze, w pewnym momencie chcieliśmy, żeby komputer mógł konkurować z telewizją. Chcieliśmy zobaczyć płynny ruch z aktorami, z akcją, która dzieje się przed naszymi oczami. Pierwszy raz czymś takim zetknąłem się, gdy Zbyszek kupił swoją pierwszą Amigę 500, zaprosił nas z Arkiem do siebie, miał tam jedną grę, Lost Patrol. Właściwie tych gier miał więcej, ale odpalił pierwszą grę, jaką widziałem na Amidze na własne oczy, to był Lost Patrol. I Zbyszek doskonale wiedział, dlaczego tą grę odpalić. To nie dlatego, bo ta gra nie była jakaś mega super, to był raczej taki, można powiedzieć, gniot. Ale Arek Zbyszek doskonale wiedział, dlaczego tą grę musi nam pokazać na samym początku. Bo w trakcie gry, gra polegała na to była taka trochę taka strategia, taki trochę survival, gdzie żołnierze, z jakiegoś tam amerykańscy żołnierze musieli przedostać się przez dżunglę wietnamską czy coś tam i dostać się do swojego obozu czy tam oddziału, nieważne. I Zbyszek pokazał nam tę grę dlatego, że w trakcie rozgrywki, gdy na przykład żołnierze, którzy, no to była taka gra, można powiedzieć, typowa gra strategiczna, że poruszałeś się krzyżykiem po mapie, tak? Gdy żołnierze przechodzili na przykład przez wodę,
uruchamiał się taki filmik, on był czarno-biały, wielkości znaczka pocztowego, to był digitalizowany filmik, gdzie ci żołnierze idą przez tą wodę. I to było albo z jakiegoś filmu, albo z jakiejś kroniki. Było to, nie wiem, w 5 klatkach, czy tam w 3 klatkach na sekundę, ale miało to ruch i to był film. I Zbyszek doskonale wiedział, że to jest to, co nas doskonale chwyci z Arkiem za po prostu mordę i wytarga jak po prostu buldoga. I faktycznie tak było, jak ja zobaczyłem, że na Amidze można już takie rzeczy w ogóle, film, nie? No, mówię, wiecie, dzisiaj jak to się na to patrzy, to pusty śmiech, ale wtedy to był film, to był w ogóle pff, wow. Oczywiście potem nie mogłem spać w nocy, kiedy o tym myślałem, jakie to w ogóle masakry, że to w ogóle na Amidze to niedługo cały film będzie można w ogóle tego i w ogóle gry z aktorami, co tam się w ogóle będzie działo. Zbyszek doskonale sobie z tego zdawał sprawę. Faktem jest, że odpalając tą grę wtedy grał sam, nie dał ani mi, ani Jarkowi zagrać, tylko sam siedział i tyrał. A gra oprócz, no powiedzmy sobie szczerze, gra nie była jakoś zbytnio ciekawa. Natomiast chodzi o te filmy. I to był ten czas, kiedy gracze, my upragnęliśmy tego, żeby w grach wreszcie pojawiła się digitalizowana grafika, ruchoma grafika z aktorami, która mogłaby w pewien sposób konkurować z telewizją. Owszem, w tamtym czasie pojawiały się gry, które miały digitalizowaną grafikę. Nawet często później troszkę miały króciutkie filmiki, jak na przykład Lost in Time, gdzie na przykład każde podniesienie przedmiotu włączał się taki króciutki, malutki filmik. Gra była na dyskietkach, ale miała ten element właśnie tego digitalizowanego filmu, ale to jeszcze było nie to. Podobnież było z na przykład Return to Zork, o ile dobrze pamiętam. Gra też miała digitalizowaną grafikę, występowali w niej aktorzy, ale animacje polegały na tym, że były po prostu 3 zdjęcia aktorów i one się po prostu zmieniały i to wyglądało niby, że oni rozmawiają, tak? Natomiast nie było tej płynnego ruchu, tak jak teraz oglądacie mnie na kamerze. Tego właśnie tak z całego serca żeśmy upragnęli. I to było w pewien sposób coś takiego, że ludzie naprawdę w tamtym czasie bardzo chcieli to zobaczyć. Ja pamiętam kiedyś jeszcze tutaj wracając do tych filmów, bo to jest też związane z wprowadzeniem do tego tematu. Pamiętam, że kiedyś na Commodore było takie demo. Tak, były demo wtedy na Commodore też. Nie gry, tylko takie demo, gdzie był digitalizowany film z Bruce'a Lee, gdzie on wykonuje chyba kop z półobrotu. Oczywiście to było przeniesione na Commodore w tą niską rozdzielczość, w tych 8 chyba kolorach, więc to wyglądało koszmarnie, zresztą to w ogóle było czarno-białe, ale sam ten ruch, że mogłeś zobaczyć, jak Bruce Lee wykonuje kopa na ekranie telewizora, na podłączonym Commodorku, to robiło naprawdę wrażenie i to te krótkie filmiki naprawdę robiły wtedy wrażenie, więc naprawdę tego, żeśmy z całego serca upragnęli. No i nadeszła era nośników CD i pierwszych CD-ROMów. Miałem pierwszy mój CD-ROM, jaki posiadałem, to już tutaj pewne informacje się będą powtarzać, to było oczywiście dwukrotnej prędkości CD-ROM Mitsumi. I pierwszą grą, jaką miałem, pojechałem z ojcem na giełdę i ojciec powiedział, wybierz sobie jedną grę. Przypominam, że wtedy gry na CD, to był ten czas, ten wspaniały czas, kiedy chciałeś kupić grę na CD, musiałeś kupić oryginał. Dlatego, że po pierwsze nie było wtedy jeszcze nagrywarek, a jeżeli były, to były koszmarnie drogie, a dwa, nikomu nie opłacało się nagrywać jednej gry na płycie wielokrotnego użytku. Znaczy jednej gry na płycie, czyli bardziej opłacało się robić ripy. Wiadomo, kupisz bardziej płytę, na której jest 20 gier niż jedna. Więc później nawet jak się pojawiły te już płyty pirackie, to na żadnym, u nikogo nie znalazłeś pełnej gry. Zawsze były same ripy. Oczywiście potem nadeszły czasy ruskiej mafii, no to już wtedy były, ale to był ten czas, kiedy na samym początku musiałeś kupić oryginał. Nie było innego wyjścia. I pojechaliśmy z ojcem na giełdę i ojciec mówi, wybierz sobie jedną grę na ten CD-ROM, ja ci kupię. Bo miałem CD-ROM, nie miałem żadnej płyty, nie? W ogóle nie miałem, no. I słuchajcie, stoję i tam był na giełdzie jeden facet, który sprzedawał te gry oryginalne na płycie CD.
On potem, pamiętam, że wiele, wiele lat później, kiedy nadal chodziłem na giełdę, już wiecie, były ruskie tłoki, były ripy, to wszystko. On nadal stał na giełdzie i sprzedawał te oryginalne płyty z tymi grami z początku lat 90., ale ceny się nie zmieniały, one były cały czas te same. Także on był, w ogóle ten koleś był niesamowity, nie? No ale u tego kolesia, który miał chyba jako jedyny właśnie oryginalne płyty, stałem przed dylematem. Czy wybrać Mad Dog McCree z jednej strony, czy wybrać Star Wars Rebel Assault? Za Star Wars Rebel Assault stała marka. Byłem ogromnym fanem Gwiezdnych Wojen, ale tej gry nie znałem. Nie wiedziałem, co to jest. Znaczy, wiedziałem mniej więcej, ale nie do końca wiedziałem i ona nie była aż tak popularna. Z drugiej strony miałem grę Mad Dog McCree. Była to druga część. W drugiej części jeszcze o nic o niej nie wiedziałem, ale pierwsza część była recenzowana w Secret Service i to był po prostu tam w ogóle, panie, w ogóle film na pełnym ekranie, biegają, strzelają, co tam się dzieje. Także tutaj była jeszcze ten hype związany z całą tą otoczką tej gry. Wybrałem Mad Doga. Dzisiaj prawdopodobnie wybrałbym inaczej, ale wtedy wybrałem Mad Doga. Przynoszę tą grę do domu. Oczywiście Mad Dog McCree, The Lost Gold to był celowniczek. Przynoszę tą grę do domu, odpalam. Początek gry Mad Dog jest niestety skopany. Skopany jest dlatego, że coś u dewelopera poszło nie tak z kompresją wideo i pierwsze minuty gry są w ogóle w jakiejś koszmarnej rozdzielczości jak z Commodore. Ale to nie było ważne, to nie było istotne. Odpalam. Pojawia się ten dziad, który stoi przy tej tam dyliżansie i opowiada. I tam ludzie biegają, strzelają, jeżdżą, dyliżansy. W ogóle jaka masakra. Moja głowa zrobiła pff. To było właśnie to, czego my jako gracze żeśmy oczekiwali, na co żeśmy czekali. I napęd Zero właśnie dał mi to, czego ja tak bardzo pragnąłem. Jak i zresztą moi koledzy. Film na komputerze, który jest grą, czyli taki interactive movie, tak? Wtedy jeszcze nie było takiego słowa jak celowniczek, mówiło się na wszystko. Wszystko by się nazywało film interaktywny. I to dostałem. Dokładnie ten element, którego poszukiwałem, nagle, słuchajcie, dostałem. Pierwsze co, zagrałem w tego Mad Doga, skończyłem go w jakieś 20 minut chyba. Telefon, Arek z Bylu, przybywajcie. Przychodzą. I tutaj musicie wiedzieć, to już mówiłem też wcześniej, w Bylu zawsze uważał, że PC to do takich głupich gierek i w ogóle grafika na PC-cie to jest jakiś w ogóle śmiech. Arek był bardziej wyluzowany, ale i tak wolał Amigę, tak? Wiedział, że na Amidze jest więcej tych gier i są lepsze niż na PC-cie i trudno się było z tym zgodzić. No i odpalam, słuchajcie, tego Mad Doga. W Bylu zgarbił się, jakiś taki się zrobił, zmalał, oko mu tak skakało. Widziałem, że to był dla niego szok. To był dla Zbyla to był totalny szok, kiedy on to zobaczył. Nagle jego światopogląd, że Amiga to najlepszy komputer na świecie i że to, że zrobili Terminatora 2 na Amidze, nagle straciło sens. Zbylu jakby stracił sens życia. To go tak przygniotło, pamiętam. Z kolei Arek raczej tak podchodzi do tego, a zajebiste coś. Arek potrafił się cieszyć, ale Zbylu widziałem, że myślę, że to był moment, kiedy on sobie zdał sprawę, że do tej pory wojna pomiędzy amigowcami a pecetowcami, znaczy to taka wojna między mną a nimi, można powiedzieć, w której oni odnosili raczej spektakularne sukcesy za sprawą fajnych gier, nagle ta wojna jednym ruchem została przegrana. Jednym ruchem. On już w ogóle wiedział, że już cokolwiek by nie miał na tą Amigę, jakakolwiek by nie wyszła gra, nie ma szans z Mad Dogiem. To było dokładnie to, czego my, żeśmy jako gracze, oczekiwali. Film, ruchomy, animowany film na ekranie. To był drugi celowniczek. Zatrzymajmy się przy nim. Mad Dog McCree został wydany przez firmę, która się nazywała American Laser Games. American Laser Games dlatego, że pierwsze gry, które właśnie polegały na tym, że
strzelało się do filmowych przeciwników, zresztą zaraz to bardziej dokładnie opowiem, pojawiły się na automatach, na tak zwanych laserdyskach. To były takie ogromne płyty, które się nazywały laserdyski. Raz widziałem oryginalnego Mad Doga, to polegało to na tym, że mieliśmy pistolet na taki, to było jakiś taki, nie wiem, chyba żeby nie ukraść, to było na taki łańcuchu, czy tam na jakimś kablu. Był 50-calowy monitor, jeszcze nie LCD, tylko zwykły CRT, to był totalny bydle. Stało się w jakiejś tam odległości i strzelało się do wyskakujących kowboi. Wszystkie gry American Laser Games opierały się na podobnej zasadzie. Mieliśmy film, który był nakręcony i w trakcie oglądania tego filmu przed kamerą wyskakiwali na przykład w tym wypadku kowboje, a naszym celem było trafić go i włączał się film, że on upada, albo oczywiście jeżeli nie udało ci się, włączała się animacja, że on cię zabija. Wszystkie gry American Laser Games polegały na tym samym. Mad Dog McCree 2, The Lost Gold i pierwsza część to oczywiście Dziki Zachód. Pierwsza część była najbardziej taka prymitywna, taka najbardziej ordynarna i prosta. Zajmowała 115 mega na płycie CD. Co jest jak ciekawostką, że i tak nie przeszkodziło to, słuchajcie, piratom do kopiowania tego na dyskietki. Można tą grę było kupić na chyba 112 dyskietkach. Znaczy można było sobie ją nagrać. To było dosyć ciekawe, bo pamiętam, że wtedy miałem dysk 120 mega. Także mówię, Jezu, to sobie zainstaluję i cały dysk, nie? I w ogóle... Ale tak się zdarzyło, wtedy to się tak, ta gra funkcjonowała na rynku pirackim jako gra na dyskietkach, bo wtedy jeszcze nie było możliwości nagrywania na płyty. Druga część przyniosła parę fajnych pomysłów, których w pierwszej części zabrakło. Przede wszystkim mieliśmy trzy postacie do wyboru. Według ich, wybierając tą postać, ona była naszym takim kompanem, gra toczyła się inaczej, więc mogliśmy wybrać profesora i gra się zaczynała w salonie, z taką strzelaniną właśnie w salonie. Mogliśmy wybrać Buckskin Bunny, to była taka dziewczyna, którą też prowadziła w zupełnie inne tory i mogliśmy wybrać nie pamiętam, jak on się nazywał, Beaver jakiś, Beaver, Indianin. No i on nas prowadził przez te tereny indiańskie. Oczywiście te wszystkie trzy ścieżki sprowadzały się zawsze do jednego, tak? I na końcu gra była reklamowana jako gra z najdłuższą strzelaniną ever. Z najdłuższą taką full motion strzelaniną ever. I faktycznie ta rozgrywka tam na końcu była długa, no i na końcu oczywiście stawaliśmy przed samym Mad Dogiem. No i był pojedynek. Oczywiście granie na pistolecie, nie, no to było zupełnie co innego. Granie na myszce było takie se, no takie se, tak? Sama ta grafika, tu warto jeszcze dodać, że American Laser Games korzystał z jakiegoś autorskiego silnika do kompresji obrazu. Nie było wtedy DivX-ów, nie było H264. Każda firma, która produkowała Interactive Movie, miała swój własny autorski silnik do kompresowania wideo, więc to wyglądało koszmarnie, dosyć, muszę przyznać. Niemniej jednak, jeżeli myślicie w waszych głowach, istnieje przeświadczenie, że celowniczki to najprostsze z gier, mam dla was challenge. Skończcie jakąkolwiek część gry od American Laser Games, jakąkolwiek grę, poza pierwszym Mad Dogiem, na easy, bez używania save'ów. Zakładam się, że niewielu z was to wyjdzie. Dlaczego? Ponieważ od drugiej części Mad Doga American Laser Games wprowadziło pewną losowość. Oczywiście były fragmenty, w których zawsze wrogowie wyskakiwali w tym samym miejscu. No bo to był po prostu kamera, wyobraźcie sobie, że nie wiem, kręcicie film w domu, tak? I ktoś wam wyskakuje, no to się nie zmienia, jest zawsze tak samo. Ale od drugiej części Mad Doga wprowadzono dość ciekawy motyw, mianowicie to były takie plansze, w których akcja, kamera była statyczna i na przykład w Mad Dogu to były jakieś takie kamory i zza tych kamorów losowo wychylali się przeciwnicy. Oczywistym jest, że to nie było płynne, że jeżeli wyskoczył na przykład, to było szczególnie w Mad Dogu, to było fajnie widać, bo tam było niebo. I jeżeli na przykład przeciwnik, który wyskoczy kolejny,
był nagrywany wcześniej, widziałeś, że to niebo po prostu przeskakiwało w inną klatkę, tak? Natomiast wprowadzało to losowość do rozgrywki i te elementy były bardzo trudne do ogarnięcia. Nawet na easy. Dlaczego? Ponieważ American Laser Games trochę pokpiło sprawę z tak zwanym hit pointem. W każdej takiej planszy, gdzie była ta statyczna kamera, był jakiś przeciwnik, który miał zły hit point. I polegało to na tym, że on strzelał tak szybko, że musiałeś, jeżeli nie miałeś ustawionego kursora dokładnie w tym miejscu, w którym wyskakuje przeciwnik, to nie miałeś szans go zastrzelić, ponieważ on strzelał za szybko, zanim ty zdążyłeś w ogóle już nawet kliknąć, to on już cię zastrzelił. I to był problem każdej gry American Laser Games. Wyobraźcie sobie, że to było na easy. Na najwyższym poziomie trudności ten czas, który wymagany był do strzelenia w przeciwnika od momentu, kiedy on się pojawił, było wiele krótszy. Więc te postacie, które miały złe te hit pointy, to zazwyczaj było tak, ja raz skończyłem Mad Doga na Very Hard, ale sejwując właściwie po każdym pokonanym przeciwniku, to polegało to na tym, że losowo ustawiałeś, wiedziałeś, w którym miejscu może wyskoczyć przeciwnik, bo tych miejsc było parę, ale nie wiedziałeś, czy wyskoczy akurat w tym, czy w tym. To zazwyczaj grało się tak, że ustawiałeś kursor w tym miejscu i cały czas strzelałeś. I jeżeli pojawił się przeciwnik, to go zabijałeś, tak? Ale jeżeli się pojawił w innym miejscu, nie miałeś szans, żeby zdążyć myszą przesunąć w to miejsce i go zabić. Dlatego te gry American Laser Games, jeżeli próbowalibyście je skończyć bez save'ów, nie uda wam się. Jeżeli komuś się uda przejść na easy, jakąkolwiek grę od American Laser Games poza pierwszym Mad Dogiem, dostaje ode mnie medal z kartofla. Oprócz tego American Laser Games, to były strasznie popularne te gry, no za sprawą tych filmów to już żeśmy powiedzieli, ale American Laser Games doskonale wiedziało, że te gry są niesamowicie popularne, więc zaczęło produkować kolejne produkcje. Oprócz tej najbardziej popularnej Mad Dog McCree, drugą najbardziej popularną serią był Crime Patrol. To był zupełnie inny klimat, to był zupełnie inny budżet gry niż Mad Dog McCree. Wiecie, w Mad Dogu to tam pojechali gdzieś na wieś, ubrali w jakieś szmaty, w jakieś dywany i kazali biegać im po lasach. Crime Patrol to już był zupełnie co innego. W Crime Patrol wcielaliśmy się w policjanta, który zaczynał od zwykłego krawężnika i przed nami były trzy różne misje. Już teraz nie do końca pamiętam, natomiast to był jakby tak rosnący stopień trudności i musieliśmy każdą z tych misji przejść. Jeżeli skończyliśmy te trzy misje, dostawaliśmy awans, potem dostawaliśmy chyba na tajniaka, tak? I w tajniaku też były kolejne trzy misje. Potem dochodziły, teraz żebym sobie przypomniał, chyba patrol graniczny w pierwszej części Mad Doga, potem były oddziały SWAT i na końcu był oddział Delta, czyli już taki absolutnie najwyższy. I tak żeśmy awansowali. Natomiast to, co odróżniało oczywiście od Mad Doga, to widać, że tam był ogromny budżet. Tam były, wiecie, pościgi samochodowe, wybuchy, wybuch jakiejś łódki, wybuch jakiejś chałupy, samochody się przewracały. Oczywiście dzisiaj patrząc na te gry, masz wrażenie, że to jest takie płytkie i niskie. Na przykład zabijasz kolesia, który stoi koło beczki i nagle ta beczka eksploduje, chociaż w nią nie strzelałeś. Ale to wtedy tak niestety było. Natomiast druga część Crime Patrol pod tytułem Drag Wars była jeszcze bardziej zaawansowana. Jeszcze miała większy budżet. Tam już mieliśmy walkę z kartelem narkotykowym. To tam już w ogóle samoloty były, słuchajcie. W ogóle ludzie na linach się tam zjeżdżali. No to już był... Drag Wars to już był taki najwyższy... Chyba najwyższy budżet był, jeśli chodzi o tego typu gry. No i tam faktycznie czułeś, że to jest, wiesz, że to jesteś tym policjantem, że to się w ogóle tyle rzeczy dzieje w tle, wiecie, no to już była masakra. Ale oczywiście były też te elementy, co powiedziałem, elementy typowo losowe, które no niestety też uniemożliwiały przejście tej gry na standardowych trzech życiach bez używania save'ów. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to ten Crime Patrol był no już takim najwyższy, chyba najlepsze gry od American Laser Games, bo one naprawdę tam było widać ten budżet,
na te tytuły. Oczywiście zdarzały się czasami takie po prostu kwasy. W pierwszej części na przykład była taka sytuacja, że zostajemy przydzieleni do oddziału SWAT, nie? I w oddziale SWAT jedną z tych żołnierzy jest w ogóle jakiś taki lachon, blond włosy w ogóle, rozpuszczone, beret. I tutaj trzyma sobie ten HK-45, to jest w ogóle, ona jest w oddziale SWAT, nie? Takie niestety, czasami to było takie złe. No i ta gra aktorska, o Jezu, jakie to było po prostu słabe, jakie to było liche, jak to oglądałeś w ogóle, to było takie śmieszne. Ale te gry w jakiś sposób, one się strasznie, strasznie dobrze sprzedawały. Kolejną grą od American Laser Games był Who Shot Johnny Rock. I tym razem przenosiliśmy się w czasy prohibicji. No i to też był fajny pomysł, tylko że była tylko jedna część Who Shot Johnny Rock, ponieważ walczyliśmy z gangsterami, mieliśmy jakąś taką laskę, która tam mówiła, że tam szuka kogoś, właśnie Johnny'ego Rocka. No i mieliśmy właśnie te czasy prohibicji. Nie będę się tu już nad tym dalej rozwodził, bo i tak dużo miejsca temu poświęciłem. Kolejną grą był ostatnia gra od American Laser Games, w pewien sposób nawiązująca do Mad Dogga McCree, było to The Last Bounty Hunter. I polegało to na tym, że ponownie przenosiliśmy się w czasy kowbojów, natomiast naszym celem było zabicie, czy też, no tak, zabicie czterech jakichś przestępców. Mieliśmy każdego przestępcę i taki list gończy, musieliśmy każdego zabić. No, byliśmy po prostu łowcą nagród. Niestety to ta gra, o ile pod kątem przygotowania graficznego była ostatnią grą, więc wyglądała najlepiej i no, trzeba przyznać, że tam też były niezłe. Na przykład na początku był taki atak na fort, to w ogóle tam była kawaleria, strzelali z armat, no to tam się też działo mnóstwo, ale miało się wrażenie, że jednak tutaj pomimo tych wszystkich fajerwerków, że jednak ten budżet jest troszkę niższy niż w Crime Patrol. Może wcale tak nie było, ale tak wyglądało przynajmniej. Niemniej jednak to już była ostatnia gra, ponieważ ta formuła się już znudziła, gracze byli po prostu zmęczeni, bo każda z tych gier wyglądała tak naprawdę identycznie, znaczy oczywiście nie wyglądała identycznie, ale sam sens był dokładnie taki sam. No i ostatnią grą jest największy paździerz od American Laser Games, to już w ogóle, o Jezus Maria, to jest Space Pirates. Space Pirates, które było chyba piątą grą z kolei, o ile dobrze pamiętam. Widocznie American Laser Games poczuło się za mocne, poczuli się sułtanami gier wideo i stwierdzili, że mogą zrobić cokolwiek i to też się sprzeda i powstał taki koszmarek, który się nazywa Space Pirates. Jak sobie pomyślę, co tam w ogóle w tym Space Pirates się dzieje, w ogóle, bo to oczywiście Space Pirates, no to tutaj byliśmy takim rangerem, a naszym wrogami byli kosmiczni piraci, a ci kosmiczni piraci, no to tacy typowi piraci, nie? To wszystko działo się w kosmosie, ale kolesie byli przebierani za piratów, nie? W takich czapach piraci. No po prostu to było takie złe, nie? To już był taki największy kicz. Cała ta gra działa się w jakiejś, była kręcona w jakiejś fabryce, co widocznie było bardzo kosmiczne w tamtym czasie. I żeby jeszcze bardziej było kosmiczne, to na tej fabryce, na tych wszystkich przyrządach, rurach, to jakieś rury, zawory, były rozwieszone jakieś szmaty w ogóle, jakieś tam, wiecie, takie jakieś pajęczyny i to było bardzo kosmiczne, nie? No i to była chyba najgorsza gra i tam w ogóle ta gra aktorska to już było totalne dno. Tam już, jak już po prostu widziałeś którąkolwiek scenę z kosmicznych piratów, no to już wiedziałeś, że po prostu to jest takie gówno, że to jest głowa mała, nie? I te niektóre pomysły, które tam mieli, jakiś karzeł w ogóle z rogami, coś tam się, który gadał wierszem. Był ten dziad z Mad Dogga dwójki, który tutaj był naszym takim jakby mentorem. No to już taki paździerz, słuchajcie. Space Pirates to już największy paździerz od American Laser Games. I to było w ogóle dodatkowo jeszcze. Wspomnę, że gra, ponieważ działa się w tej fabryce, oni chcieli ukryć, że tam, nie wiem, to fabryka, nie wiem czego, węgla, czy tam czegoś tam, fabryka węgla, jakaś może fabryka, nie wiem, rzeczy metalowych, czy czegoś tam, szkła, huta szkła, chcieli to ukryć, więc wszędzie wrzucili pełno jakichś tych maszyn do robienia dymu. A ponieważ
kompresor, który kompresował tą grę, był kiepski, więc często w tej grze nie było nic widać. Widziałeś tylko jakieś plamy, które ci się poruszały i nawet nie wiedziałeś, do czego masz strzelać. I to jest kolejny problem niestety w grach z American Laser Games i był on bardzo widoczny też w Drag Wars, że często przy szybkich kamerach włączały się ogromne piksele i widziałeś gościa, który pomimo, że był na, nie wiem, 1/3 ekranu składał się z 10 pikseli, tak? Nawet nie wiedziałeś, czy to jest twój wróg, czy nie. Po prostu kamera działa, po prostu kamera poruszała się za szybko, kompresja była za duża, były wielkie piksele i nawet nie wiedziałeś, do czego strzelasz. Często strzelałeś na czuja i takich elementów też w grze od American Laser Games było często sporo. Właśnie kiedy włączała się ta większa kompresja, tak jak wspominałem na pierwszych scenach Mad Dogga 2, i w ogóle nie wiedziałeś, co się dzieje, nie? Celowo gameplaye, które widzicie, są nagrywane na oryginalnych grach z peceta z lat 90. Natomiast tutaj powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, ponieważ te gry, ich wznowienia, ich porty nadal się pojawiają. Pojawiła się na Wii, pojawiły się na PlayStation 3, chyba wersje też pojawiły się na Blu-rayu. I to są firma, która je wydaje, nazywa się Digital Leisure. I oni, słuchajcie, cały czas wznawiają te gry. Z tego względu, że sporo ludzi ma do nich ogromny sentyment, między innymi ja. Dodatkowo fajne jest też to, że można w te gry też grać praktycznie na odtwarzaczu. Nie musisz mieć konsoli, ani nie musisz mieć komputera. Natomiast siła nostalgii do tych pierwszych gier na CD, do tych pierwszych filmów interaktywnych, i to nie tylko odzywa się ona we mnie, ale odzywa się chyba we wszystkich graczach, którzy wychowali się w tamtym czasie i mieli CD-ROM, jest tak duża, że im się opłaca wydawać wznowienia, bo ludzie i tak to kupują, słuchajcie, na Blu-rayu, na DVD i tak dalej, kolejne te wznowienia tych gier się pojawiają. Dobra, to była druga seria gier, którą uwielbiam, jeśli chodzi o celowniczki, czyli moje takie guilty pleasure. Trzecią grą są omawiane w jednych z pierwszych odcinków, to było grane dwie części Rebel Assault. Rebel Assault to też dość nietypowy celowniczek, ponieważ w większości gier celowniczkowych perspektywa jest zawsze ta sama. To ty jesteś graczem i widzisz jakby ze swoich oczu. Natomiast w Rebel Assault ta perspektywa się zmieniała. Raz siedziałeś w kokpicie statku, strzelając do TIE Fighterów, by za chwilę na przykład widzieć perspektywy trzeciej osoby lecący statek, a w innej sytuacji z perspektywy trzeciej osoby widziałeś bohatera, pilota, który się nazywał Rookie One i strzelałeś do szturmowców. Rebel Assault był też typowym celowniczkiem. Był dokładnie wykonany w podobnej technice jak Mad Dog McCree, jednakże trzeba przyznać, że tutaj stała za Rebel Assault marka Gwiezdnych Wojen. Jakże tu nie kochać Gwiezdnych Wojen? To były jeszcze czasy, kiedy nikt nawet nie wspominał o kręceniu epizodu pierwszego. To były czasy, kiedy jedynymi filmami z Gwiezdnych Wojen była klasyczna trylogia epizody 4, 5, 6. I właśnie na tych epizodach była oparta seria Rebel Assault. Pierwsza część gry, którą grałem troszkę później, nie grałem na premierę, bo miałem tego Mad Dogga, a tak jak mówiłem, te gry były dosyć drogie, ale z czasem miałem też tą pierwszą część Rebel Assault'a. Tak jak mówiłem, opowiadała właśnie historię tego pilota Rookie One. Tam było chyba 17 poziomów, one były bardzo zróżnicowane. Raz lataliśmy, raz strzelaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale nadal miało to cechy takiego typowego celowniczka. Przed nami odtwarzał się film, a my oczywiście, używając w tym wypadku, ciekawostka, myszki albo joysticka, i to pragnę podkreślić, myszki albo joysticka, nie można było grać na klawiaturze, przechodziliśmy kolejne poziomy. Sama technologia, na przykład gdy lecimy T-16 Skyhooperem w takim kanionie, no to polegało to na tym, że sterowaliśmy tym stateczkiem, on był w formie sprite'u, ale przed nami odtwarzał się film, tak? On był na żywo streamowany z płyty CD. Podobnie zresztą jak w Mad Dogu, i naszym celem było unikanie oczywiście przeszkód. Natomiast z Rebel Assaultem pierwszym był ten problem, że gra nie działa na klawiaturze. Granie na myszce, medal z kartofla, jak ktoś skończy tą grę na myszce. Natomiast
jedynym rozwiązaniem, które wydawało się logiczne, był joystick. Natomiast ciekawostką jest to, że na PC-cie, czy też PC-ciarze w tamtym czasie rzadko kto miał joystick w domu, ponieważ większość gier operowało się na klawiaturze, tak? I grało się na klawiaturze, nie na joysticku. I pamiętam, że ja joystick kupiłem specjalnie dla Rebela Volta i to był jakiś taki quickshot, nie pamiętam dokładnie nazwy, w każdym razie miał ogromne wychyły. To było tak, że grałeś joystick, tak, mogłeś go obrócić. Praktycznie 60 stopni on działał, naprawdę taki był, te wychyły miał ogromne. I Rebela Volta, dopóki nie miałem tego joysticka, bo miałem na samym początku, go kupiłem, próbowałem przejść na myszce, nie dało rady. Nie przejdziesz tego na myszce, nie ma absolutnie żadnych szans, żeby skończyć tą grę na myszce. I dopiero faktycznie joystick sprawiał, że tą grę można było w jakiś sposób rozsądny grać, aczkolwiek też wymagała, o Jezu, ile ona wymagała po prostu skilla, żeby skończyć. Natomiast grało się w to dosyć fajnie, bo po pierwsze to była klasyczna trylogia, więc byli szturmowcy, były statki, które doskonale znasz, były cutscenki, które nadal byliśmy nimi zafascynowani z oryginalnej, klasycznej trylogii, więc był Vader, na przykład się tam przez chwilę pojawiał, był Luke. Natomiast chyba najbardziej pamiętną misją z Rebela Zolt jest atak na Gwiezdy Niszczyciel. I to było, słuchajcie, zrobione tak, że oni nakręcili tą scenę z prawdziwym Gwiezdnym Niszczycielem, mieli taką kamerkę i latali wokół niej i potem zdigitalizowali tą scenę, słuchajcie, do komputera. Dzisiaj to nie robi wrażenia, dzisiaj jak na to patrzysz, to możesz stwierdzić, Boże, co za gówno. Ale wtedy na własnym komputerze zaatakować Gwiezdny Niszczyciel to tak jak wygrać milion dolarów. Większość z Was tego nie rozumie, ale wtedy tak to było. Druga część z kolei Rebela Zolta podniosła rozdzielczość, ilość klatek na sekundę. No i pojawili się aktorzy. Coś, czego w pierwszej części nie było, w drugiej części pojawili się profesjonalni aktorzy, którzy tam odtwarzali te scenki. Nadal cały sens gry pozostał dokładnie taki sam, czyli ponownie zmieniała się perspektywa. Raz lecieliśmy Sokołem Millennium, innym razem na spider-bike'ach lecieliśmy na takiej planecie podobnej do Dagobah, strzelaliśmy sobie do szturmowców Imperium w bazie. Natomiast to, co było fajne w drugiej części Rebela Zolt, to płynność. To była taka płynne przechodzenie cutscenki w grze. To było fajnie widać na samym początku. Na samym początku mamy poziom, kiedy strzelamy za sterami Boeinga do nadlatujących TIE Fighterów. I zostajemy trafieni i statek zaczyna się palić i ląduje na planecie. Włącza się cutscenka, jak lądujesz na planecie, wychodzi Rookie One z tej kapsuły z B-Winga i infiltruje jakąś bazę. I w tym momencie gra zamienia się w strzelaninę z perspektywy trzeciej osoby, gdzie strzelasz do szturmowców. Następnie w tej bazie odnajduje Sokoła Millennium i odlatuje tym Sokołem. I moment odlecenia, czy też lecenia w bazie, ponownie mamy z perspektywy trzeciej osoby, że lecimy sterując, już można było sterować klawiaturą, klawiaturą, myszką bądź joystickiem. I tutaj kolejna, słuchajcie, rzecz z Rebela Zoltem. Okej, oni dodali tą klawiaturę, super. Problem był taki, że każdy poziom z inną perspektywą lepiej się grało na czym innym. Jeżeli siedziałeś za sterami B-Winga, najlepiej ci się strzelało myszką. Miałeś tylko celownik i strzelałeś myszką. Jeżeli leciałeś na przykład po bazie, na przykład Sokołem Millennium, najlepiej się latało na joysticku. Ale jeżeli na przykład poruszałeś się na nogach i strzelałeś do szturmowców, wtedy najlepsza była klawiatura. Problem był taki, że musiałeś na sztywno wybrać sobie jeden sposób sterowania. Jeżeli chciałeś zmienić ten sposób sterowania, musiałeś wyłączyć grę. Także to był totalna głupota, pamiętam to do dziś, że wiecie, to było tak, kończyłeś jeden poziom, drugi patrzysz, aha, dobra, lot, dobra, to wyłączasz grę, przełączasz sterowanie na joystick, odpalasz ponownie, przechodzisz poziom, znowu wyłączasz. Ludzie, dzisiaj to by nie przeszło, dzisiaj to by po prostu ukrzyżowali kogoś takiego dewelopera, który by coś takiego zrobił. Ale celowniczek wypadał naprawdę fajnie, zwłaszcza, że druga część Rebela Zolta też była, dotyczyła klasycznej trylogii. W trakcie gry te sceny, które nakręcono dla potrzeb tej gry, to była
pierwsze nakręcone sceny z Gwiezdnych Wojen od czasów powrotu Jedi. I co ciekawe, oni wykorzystali oryginalne rekwizyty ze studia Lucasa, więc na przykład tam pojawiał się Vader, to ten Vader miał uniform czy też ubiór oryginalnego Vadera z powrotu Jedi. Także oni wykorzystywali te wszystkie oryginalne różne te propsy, które mieli. Oni mieli dostęp do tej całej bazy i to no, skwapliwie to tam wykorzystywali, bo od razu to podnosiło realizm, tak, całej tej produkcji. W pierwszej części większość to było oczywiście wyrenderowane na 3D, co ciekawe. Natomiast w drugiej już te scenki z aktorami, no to po prostu były kręcone na bluescreenie. Tło było wyrenderowane na 3D, natomiast te wszystkie, co im się dało oczywiście tam wyszarpać od Lucasa, no to pojawiało się, tak, te uniformy, hełmy pilotów i tak dalej, to wszystko było, słuchajcie, wszystko było wygenerowane, znaczy wygenerowane na prawdziwych tych, no, rekwizytach. Trzecią grą jest również omawiany, to było grane Wetlands. Wetlands, na którym nie będę się dłużej zatrzymywał, ponieważ możecie sobie obejrzeć to w to było grane. Natomiast to, co zaskakiwało w Wetlands, a gra była bardzo podobna do Siberii, właściwie identyczna jak Siberia, z tą różnicą, że Wetlands działo się głównie pod wodą. Natomiast Wetlands miał fantastyczne, słuchajcie, cutscenki, które były robione metodą rotoscopingu. Polegało to na tym, że najpierw daną scenkę zagrali aktorzy, a potem graficy odrysowywali te postacie i robili z nich postacie rysunkowe. Podobnie działał Ralph Bakshi w swoich filmach. Bakshi. I podobnie był robiony na przykład He-Man w latach 80. Kolejna bajka, która też była robiona właśnie na zasadzie rotoscopingu. Natomiast Wetlands to była taka, można powiedzieć, taki celowniczek do bólu typowy, gdzie mieliśmy, leciliśmy jakimś statkiem, strzelaliśmy do innych statków. Było tam parę rzeczy totalnie idiotycznych, na przykład zapuszczanie sondy, które właściwie na myszce było niegrywalne. Zresztą bardzo podobny poziom był też w Rebel Assault, dokładnie identyczny pomysł, gdzie też właściwie na myszce to było całkowicie niegrywalne. Ale ogólnie Wetlands przede wszystkim mi się podobał za niesamowite cutscenki, które były często krwawe, takie rysunkowe. Bardzo to do mnie trafiało. Tła były nadal wyrenderowane w 3D, ale postacie były rysunkowe i no naprawdę to fajnie wyglądało. Także Wetlands kolejny celowniczek, który bardzo miło wspominam. Kolejny celowniczek, niestety będziemy musieli zrobić przerwę i następnie pewnie dopiero kolejną część nagram jutro, bo muszę jechać po żonę za 10 minut, a jesteśmy dopiero w połowie. Kolejnym celowniczkiem była całkowicie nowa jakość. Było to Virtua Cop, które na PC się nazywało Virtua Squad. W tamtym czasie, gdy pojawiły się konsole, pierwsze PlayStation i Sega Saturn, gdybyście dali mi tam te 3000, czy ile tam ta konsola kosztowała, 2500 chyba, abym sobie wybrał konsolę, i od razu bym się kupił Sega Saturn. Nawet bym na PlayStation nie spojrzał. Przede wszystkim dlatego, że na Sega Saturn były gry, które mnie bardzo, bardzo interesowały. To były te gry z początku życia konsoli. To był Sega Rally, chociaż nie interesowałem się wyścigami, gdy zobaczyłem to w jakimś programie TV, to się zakochałem w tej grze. Była to Virtua Fighter, czyli bijatyka, taki można powiedzieć protoplasta Tekena. Pierwsza bijatyka 3D właściwie, przed Tekenem jeszcze. I było to Virtua Squad, czyli Virtua Cop, czyli celowniczek, jednakże oparty już tylko i wyłącznie o grafikę poligonalną, bez używania sprite'ów i bez używania filmów. Virtua Squad oczywiście nie grałem na Sega Saturn, bo nie miałem koniec końców konsoli, zagrałem ją dopiero na PC-cie, kiedy miałem ją na jakiejś, słuchajcie, składance. I Virtua Cop to jest taki celowniczek troszkę... Jeżeli mieliście Wii, to na pewno graliście w taką grę, na pewno właśnie nie graliście, bo kto gra w celowniczki, ale mogliście grać, który się nazywał Ghost Squad. Virtua Cop był takim protoplastą tego Ghost Squada. Wcielaliśmy się w policjanta i przed nami były trzy misje o rosnącym stopniu trudności, tak, powiedzmy. No i naszym celem to było zrobione to tak, że kamera poruszała się oczywiście po trójwymiarowej przestrzeni, to już nie było 2D, no i wyskakiwali trójwymiarowi przeciwnicy. Co zyskały gry celowniczkowe przez to, że postacie były
trójwymiarowe. Przede wszystkim różne hit pointy. Mogłeś postać trafić w nogę, inaczej ona zareagowała, mogłeś trafić ją w głowę, a mogłeś po prostu wytrącić jej pistolet z rąk. Gdzieś w jakimś czasopiśmie czytałem, chyba w Secret Service, że w Japonii były takie, słuchajcie, takie zawody Virtua Cop, kto wytrąci więcej pistoletów wrogą z dłoni. Że trzeba było trafić w pistolet, żeby właśnie wytrącić im ten pistolet i oni wtedy znikali. Natomiast Virtua Cop przede wszystkim właśnie zaskakiwał tym, że, znaczy zachwycał tym, że grafika była całkowicie dwuwymiarowa, trójwymiarowa i nie byliśmy względem tych gier filmowych, nie byliśmy zmuszani do oglądania cały czas tej animacji, jak wróg ginął. Przykładowo, no, tutaj mi chodzi o to, że jeżeli w Mad Dogu kogoś zastrzeliłeś, on zawsze padał tak samo. Tutaj mogłeś zastrzelić w dowolnym momencie, kiedy on się pojawił. Często na przykład wyskakiwali z jakiegoś murku, więc mogłeś strącić go w powietrzu, mogłeś go strącić dopiero jak wylądował, także była tutaj całkowita dowolność i to wygrywało, zdecydowanie to wygrywało z tymi celowniczkami 2D, bo była po prostu większa swoboda działania. I pierwszy ten Virtua Cop był naprawdę bardzo fajną grą, chociaż muszę przyznać, że w porównaniu z drugą częścią była taka to gra była dosyć prymitywna. Natomiast nowością było to, co miało być ułatwieniem, ale to nie było ułatwienie, ale dodatkowe utrudnienie, było to, że przy każdym z wrogów pojawiało się takie specjalne kółko, ono było takie żółto-pomarańczowe i dwie takie strzałki na tym kółku. I pokazywały one, kiedy nasz wróg strzeli. Kiedy te strzałki się zetknęły, chyba o ile dobrze pamiętam, na górze, wróg strzelał, my traciliśmy energię. Więc trzeba było zabić wroga, zanim te strzałki się zetkną. Tak? Problem był zazwyczaj w tych grach taki, że te kółka strasznie przeszkadzały. Zwłaszcza, że one czasami zasłaniały wroga innego, który był za tym kółkiem, który należał do wroga, który jest przed nim. I przez to poziom trudności może nie był jakoś specjalnie wyśrubowany, ale często zdarzało się takie sytuacje, że nie wiedziałeś w ogóle do czego strzelasz, bo tych kółek było tyle, że po prostu nie wiedziałeś, gdzie w ogóle do czego celujesz. Natomiast druga część Virtua Squada to już była zupełnie co innego. Tutaj już autorzy trochę pocisnęli ten temat, więc i tam, słuchajcie, mieliśmy pościgi samochodami. I te pościgi były o wiele lepsze niż w Crime Patrol, ponieważ samochodów mogłeś odstrzelić koło i one wtedy, wiecie, tam koziołkowały i wybuchały. Mogłeś po prostu zabić kogoś, kto siedzi w tym samochodzie. Także ta dowolność była jakby podciągnięta o kolejne oczko w górę, ale to nadal był typowy celowniczy. Problemem natomiast w Virtua Copie i Virtua Squad było to, z czym udało się w pewien sposób zawalczyć American Laser Games. Otóż liniowość. Wydawałoby się, że w grach, które oparte są o grafikę poligonalną, losowość wyskakiwania wrogów powinna być większa. Ale tak się nie stało. Coś, co bardzo przeszkadzało deweloperom z American Laser Games i przez to dodali te całkowicie losowe fragmenty gameplayu, w Virtua Cop nie istniały. Owszem, mogłeś coś takiego zrobić, że mogłeś wybrać sobie drogę, czy chcesz jechać w lewo, czy w prawo, ale za każdym razem, kiedy odpalałeś grę, wrogowie wyskakiwali dokładnie w ten sam sposób. Nie było to zupełnie zróżnicowane. Coś, co właściwie udało się grze, która z racji swoich technologicznych takich jakichś limitów, wydawałoby się, że nie można tak zrobić, a oni to zrobili, a Virtua Cop, która wydawała się, że powinna mieć większą tą dowolność tych wrogów, niestety z tego zrezygnowano. W trzecią część Virtua Cop niestety nie grałem. Grałem tylko te dwie, natomiast one były totalnie liniowe. W drugiej części wprowadzono też ciekawy patent, mianowicie polegało to na tym, że to było dosyć sprytne, bo Virtua Cop to też były gry oczywiście automatowe. Polegało to na tym, że wyobraźcie sobie murek i nagle wyskakuje ci z lewej strony, czy z mojej prawej strony, wyskakuje ci gość, który nie pojawia się mu to kółeczko, bo on cię nie chce zastrzelić, on tylko krzyczy hej i zaraz się chowa. Więc z tym celownikiem lecisz na prawą stronę, żeby go zabić, on się zdążył schować, a w tym czasie z drugiej strony wyskakuje ci przeciwnik, który do ciebie strzela. Więc znowu musisz myszką z prawej strony zdążyć na lewą, niestety to się zazwyczaj nie udawało, bo to była taka podpucha, tak? Która zmuszała cię, żebyś ruszył celownik nie tam, gdzie potrzebujesz, a w tym czasie wyskakiwał drugi przeciwnik, który do ciebie strzelał.
Oj, to było perfidne, słuchajcie, rozwiązanie, ale w Virtua Cop właśnie tego typu rozwiązania były. No pojawiały się też tam, zresztą to w wszystkich celowniczkach się pojawiały te elementy, że były postacie, których nie mogłeś zabić, bo jak ich zabiłeś, to traciłeś energię, czyli takie postacie poboczne. I to było też, to się też zdarzało w grach American Laser Games. Natomiast zawsze mnie zastanawiało, dlaczego Virtua Cop nie ma większej dowolności. Dlaczego za każdym razem, jak grę odpalisz, ona jest dokładnie identyczna, niczym się nie różni. I to było właśnie tym jednym z tych elementów, które strasznie mnie w Virtua Squad no niestety drażniły. Dobra, słuchajcie, musimy teraz przerwać. Ja jadę po żonę, odebrać ją. Zostało nam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć gier. Czyli ten film będzie trwał chyba ze 3 godziny. Także ja dopiero nagram to jutro, a wy oczywiście obejrzycie sobie już gotową całość na YouTubie. Okej, minęło półtora dnia chyba od skończyłem nagrywać poprzednią część. I powiem wam szczerze, że od tego gadania ciągłego strasznie mnie zaczęły boleć migdałki. I musiałem sobie zrobić przerwę. Natomiast zatrzymaliśmy się na Virtua Cop chyba, tak? Na piątej grze z kolei. Także teraz kolejna, szósta gra, czyli Die Hard Trilogy. Die Hard Trilogy to gra na podstawie kolejnego kultowego filmu z lat przełomu lat 80. i 90. Przeszedł ogon Pepera, czyli Szklanej Pułapki. Podobnie jak z Terminatorem, Szklana Pułapka była pewnego rodzaju takim filmem całkowicie kultowym i no każdy znał Szklaną Pułapkę i każdy znał Johna McClane'a. I to był taki film chyba, który najbardziej pomógł Bruce'owi Willisowi wypłynąć na szerokie wody. Tak czy tak, postanowiono wydać grę i aby postanowiono wydać grę, która skumuluje trzy części, bo wtedy w tamtym czasie to jeszcze była trylogia, teraz mamy już chyba pięć części Szklanej Pułapki, wtedy to była trylogia, skumuluje te wszystkie trzy części w jednej grze i powstało Die Hard Trilogy. Warto dodać, że powstała jeszcze druga część, Die Hard Trilogy 2, Viva Las Vegas chyba, ale ta druga część to już jest absolutny krap, natomiast ta pierwsza łączyła jakby te trzy części trylogii, aczkolwiek tutaj słowo łączyła, może nie jest to do końca tutaj jasne. To były takie trzy gry w jednej. Pierwsza część, na podstawie pierwszej części, to była taka strzelaninka z perspektywy trzeciej osoby, gdzie posuwaliśmy się w górę Nakatomi Plaza i było to dosyć kiepskie, od razu przyznam. Bardzo kiepskie. Trzecia część, czyli ta, gdzie grał Jeremy Irons, z kolei to było takie wyścigi, za duże słowo wyścigi. Mniej więcej polegało to na tym, że gdzieś w mieście była jakaś bomba, a my wsiadaliśmy w samochód, taksówkę i musieliśmy jeździć ulicami Nowego Jorku, żeby tą bombę znaleźć. Unikając innych samochodów, to można było wzywać karetki. I ogólnie cała gra polegała na tym, że trzeba było dojechać do tej bomby. No tak, ja można powiedzieć, no, ciężko powiedzieć, że samochodówka, bo to nawet nie był wyścig. To było takie taka arcade'owa, nawet to nie mogę powiedzieć, że to jest ścigałka, bo tam się z nikim tak naprawdę nie ścigałeś. No i trzecią grą, czyli tą drugą, na podstawie drugiej części był właśnie celowniczek. Pierwszy raz ten celowniczek zagrałem chyba na PlayStation. Takich właśnie, jak już wspominałem wcześniej, w tych takich ośrodkach, gdzie były konsole i mogłeś sobie wypożyczyć konsolę na godzinę i chyba tam pierwszy raz zagrałem właśnie w Die Hard Trilogy, właściwie w tą drugą część. I pamiętam, że strasznie mi się ta gra spodobała. To co prawda sterowanie wtedy było kiepskie, bo sterowało się na padzie, nie mieli tego pistolet nie pamiętam jak się nazywał, Guncon chyba się nazywał. Także grało się to na myszce, znaczy na padzie, i to było dosyć kiepskie rozwiązanie. Natomiast zachwyciła mnie, w odróżnieniu od takiego Virtua Copa, gra co prawda też była w pełni trójwymiarowa, zachwyciło mnie w odróżnieniu od tego Virtua Copa taki totalny chaos w tej grze. Totalny chaos, który nie mogłeś w żaden sposób przewidzieć. Chodzi mi o to, że w Virtua Cop łatwo mogłeś przewidzieć, gdzie wyskoczą przeciwnicy. Jak raz zagrałeś i zapamiętałeś, to oni wyskakiwali dokładnie w tym samym miejscu. Natomiast Die Hard Trilogy, ta druga część, było troszkę inaczej. Tam naprawdę
dopóki nie zagracie, tego nie zrozumiecie. Tam panował po prostu chaos. Przeciwnicy co prawda wyskakiwali z tych samych w tych samych miejscach, ale gra była, do dzisiaj pamiętam, że gdy zagrałem w nią na PC-cie, miałem wrażenie, że cała ta gra jest na takich, oczywiście w przenośni, cieniutkich nitkach, gdzie zaraz to wszystko ma się rozpaść, zaraz się to rozleci i rozsypie się jak klocki. No bo ta gra tak jakoś dziwnie właśnie była skonstruowana, że miałeś wrażenie, że tam nie styka coś w tej grze, że wszystko się rozłazi, że zaraz to po prostu się rozleci jak domek z kart. Nie wiem, takie dziwne wrażenie, nie wiem, czy wy też kiedyś, jeżeli graliście, to mieliście takie wrażenie. Natomiast mi to wrażenie na temat tego Die Hard Trilogy na temat tej drugiej części zostało i gdy ogrywałem potem oczywiście już na PC-cie, to jakby się pogłębiło za sprawą tego, że na PC-cie była troszkę lepsza grafika, była wyraźniejsza ta grafika, jeszcze bardziej to ten efekt zwiększało, że to zaraz się wszystko rozpadnie. Natomiast gra na podstawie drugiej części oczywiście działa się na lotnisku Dulles, gdzie jako John McClane oczywiście odpieraliśmy atak terrorystów. I można powiedzieć, że ta druga część była takim, tak najbardziej podążała ścieżką filmową. Zaczynaliśmy na zewnątrz lotniska, potem troszkę było w kanałach, potem było przy tym strzelanina przy takim kościółku, gdzie przeciwnicy jeździli na skuterach śnieżnych, potem była oczywiście ta eksplozja tego jednego samolotu. To wszystko z tej grze się znalazło i to właściwie tak płynnie przechodziło przez ten cały film. Niestety w grze nie podłożył głosu John McClane, znaczy Bruce Willis, tylko jakiś inny patafian, który starał się dość tak kiepsko naśladować ton głosu i barwę Bruce'a Willisa i to wyszło raczej tak, trzeba przyznać, średnio, ale to nie o to chodzi. Natomiast parę rzeczy w Die Hard Trilogy było nowych, jeśli chodzi o celowniczki. Przede wszystkim ogromny poziom zniszczeń, który można było w grze wykonać. Tam można było zniszczyć absolutnie wszystko. Nawet słuchajcie, na suficie, jak były kasetony, można było te kasetony zestrzelić. Nie wiem, czy to się nazywa kasetony na lotnisku. No wiecie, takie kwadraty ze styropianu czy z czegoś. Można to wszystko było zniszczyć. Tam poziom demolki, jaki był w tym celowniczku, nie będzie w żadnej innej grze z tego gatunku aż do dzisiaj. Tam wszystko właściwie można było rozpieprzyć w drobny mak. Szczególnie to było fajnie widoczne, jak na przykład odpalałeś rakietę albo rzucałeś granat, to ten granat, gdy wybuchał, to po prostu rozpieprzało tam wszystko wokoło. Także to było naprawdę fajnie zrobione. Ciekawie były zrobione natomiast postacie, bo postacie to nie były... To chyba nie były, dlaczego mówię chyba, dlatego że sam do końca nie wiem, jaka tam technologia była użyta. To chyba nie były 3D, tylko one były chyba wykonane z wokseli. Ciekawostką jest natomiast to, że postacie miały fotorealistyczne twarze, znaczy fotorealistyczne, no, były po prostu zdjęcia chyba aktorów czy tam tych pracowników studia wklejone w te postacie i one biegały z takimi twarzami właściwie, można powiedzieć, ludzkimi, co też było dosyć nowe. Oczywiście oprócz tego, no to co w każdym celowniczku, czyli zmiana tych broni i tak dalej, natomiast sama gra wypadała naprawdę fajnie. Było czuć ten klimat szklanej pułapki, to mi się bardzo podobało. I ten celowniczek przede wszystkim, tak jak mówię, no był totalny chaos. Tak jak mówię, tam wszystko można było rozwalić, co było w zasięgu wzroku. I powodowało to, że w pewnym momencie to była taka eksplozja przeróżnych obiektów, które wybuchały, tutaj coś się waliło, że to był po prostu totalny chaos. Ale w tym chaosie można było się odnaleźć. To nie było trochę tak jak taki trochę chaos specjalnie zaprojektowany, jak Virtua Cop, gdzie te kółka zasłaniały ci kolejnych przeciwników, tylko tutaj ten chaos wynikał z tego, jak ta gra jest jakby skonstruowana i jak w nią tak naprawdę grasz. Dlatego bardzo miło wspominam Die Hard Trilogy. Kończyłem go wielokrotnie, on jest naprawdę super gra i gdy robiłem gameplay nie tak dawno, bo do jakiegoś pogadajmy, to znowu się wkręciłem i musiałem jeszcze raz skończyć tą grę. Natomiast zdecydowanie Die Hard Trilogy, ta druga część, wypada jako gra ze wszystkich celowniczków, jest jedną z łatwiejszych tytułów.
Ogólnie celowniczki są grami trudnymi, tak jak powiedziałem, spróbujcie skończyć jakąkolwiek grę od American Laser Games, ale Die Hard Trilogy mam bardzo niski próg wejścia, to znaczy grając pierwszy raz dojdziesz bardzo daleko i to jest też taki, wydaje mi się, troszkę też, bo to nie była gra arcade'owa, po prostu obniżono poziom trudności innych celowniczków, bo większość tych celowniczków, o których omawiałem, na przykład Terminator, spróbuj przejść na jednym życiu gdzieś daleko w Terminatorze, tam to po prostu jak odpalasz, to Jezus Maria, co tam się dzieje, tam dziesiątki tych Terminatorów, wszyscy strzelają, w ogóle nie wiesz, co się dzieje. Natomiast chodzi o to, że gra arcade'owa ma ci dać fajnie spędzony czas, ale krótko, czyli grasz 2-3 minuty i następna osoba, albo kolejny żeton. I Die Hard Trilogy, ponieważ nie było na automatach, no to pozbyto się tego właśnie wrażenia, a dając po prostu frajdę z samej gry, zamiast wkurzania się, że tracisz kolejne życie. No, natomiast wracając do tego Die Hard Trilogy, bardzo fajny tytuł, bardzo miło mi się, miło go wspominam. Taki, tak jak mówię, taki celowniczek inny niż wszystkie, tam ten poziom zniszczenia był naprawdę niespotykany, nawet dzisiaj jest niespotykany w tego typu grach. Ale było naprawdę dobre, było to fajnie wszystko zmontowane i to wszystko faktycznie działało, chociaż tak jak mówię, no cały czas mam to wrażenie, że za chwilę ta gra po prostu eksploduje, że się rozleci na jakieś elementy, że tam jest wszystko tak jakby powstrzymane, wiecie, na zszywki albo na jakieś takie cieniutkie nitki. Kolejną serią jest House of the Dead, niektórzy może kojarzą grę z filmowej adaptacji Uwe Bolla, jego chyba pierwszy film to był. House of the Dead. House of the Dead był w czasie, gdy wychodził Virtua Cop, był pewnego rodzaju odpowiedzią na Virtua Cop, ale czerpiącym z, że tak powiem, mitologii Resident Evil. To nie był Resident Evil oczywiście, ale chodzi mi o to, że strzelało się do zombiaków, tam wiele pomysłów było zaczerpniętych z Residenta, między innymi w pierwszej części taka jakaś posiadłość, w której był jakiś szalony doktor gdzieś tam w podziemiach, miał laboratorium, dokładnie jak w Rezydencie. Natomiast ponownie jak każda właściwie gra z gatunku celowniczka wprowadzała coś nowego i tutaj było coś takiego, że jako że to były zombie, można było im odstrzeliwać różne części ciała, więc można było odstrzelić im rękę, można było im wywalić dziurę w brzuchu, a można było strzelić w głowę i tutaj było tyle fajne, że jak strzeliłeś w głowę, to przez ułamek sekundy widziałeś, jak gałka oczną wylatuje z tej głowy, to też było dosyć fajne. Natomiast House of the Dead, ta pierwsza część, właściwie druga też, odrzucały przede wszystkim od siebie strasznie idiotycznymi dialogami. Tam była jakaś fabuła, ale dialogi były tak, słuchajcie, nagrane kiepsko i idiotycznie, że jak tego słuchałeś, to uszy krwawiły. Pierwsza część może nie była jakoś tak specjalnie, nie ściągnęła mnie tak specjalnie, natomiast faktycznie ta lepsza część, ta lepsza gra pojawiła się w drugiej części. Ciężko mi powiedzieć, czy właściwie no, House of the Dead to był taki typowy celowniczek, jednakże tu była z kolei coś, co jeszcze wprowadzono do gry, coś takiego, że miałeś różne ścieżki wyboru. Zazwyczaj w grach wcześniejszych, no może poza tymi American Laser Games, gdzie miałeś na przykład w Mad Dogu trzy różne ścieżki, one się faktycznie diametralnie różniły, ale jeżeli chodzi o gry już takie wykonane w technologii 3D, na przykład Virtua Cop 2, gdzie miałeś różne drogi, one nie były jakoś długie i specjalnie się nie różniły. Tutaj faktycznie wybór tej ścieżki był troszkę dłuższy i no, troszkę się różnił bardziej, tak? I to jest z kolei House of the Dead, tak jak wspomniałem wcześniej, no to takie strzelanie do zombiaków, jakichś potworów, jakichś tam mutantów, wiecie. Pierwsza część nie jest dobra, ale dwójka już wprowadzała lepszy klimat, bo już dwójka działa się, o ile dobrze pamiętam, w Wenecji, czyli na otwartym terenie, gdzie było troszkę więcej oddechu i fajnie się strzelało do tych wszystkich stworów. Natomiast trzecia część House of the Dead, nie grałem w Overkilla, który wyszedł na Wii i na PlayStation 3, o ile dobrze pamiętam, i nie grałem w część chyba czwartą. Natomiast trzecia część z tej całej trylogii w mojej opinii była najlepsza. Przede wszystkim to było wtedy, gdy to wyszło. To był taki pierwszy celowniczek nowej generacji z bardzo dobrą grafiką. Ta grafika nawet dzisiaj wygląda spoko, ona się tak bardzo nie zestarzała. Z dobrze wykonanymi postaciami, z dobrze wykonanymi potworami, z
całkiem niezłymi teksturami. No, to wyglądało naprawdę fajnie i gdy pierwszy raz zagrałem w House of the Dead 3, pamiętam, że nie mogłem się nadziwić, jak dobrze to zostało zrobione, jak dobrze te wszystkie elementy, te... Tutaj telefon wyrwał mnie oczywiście z mojej opowieści, natomiast wracając do tego House of the Dead 3, w mojej opinii to był taki z tej całej trylogii najlepszy, chociaż słyszałem, że Overkill jest nawet lepszy, bo tam już ten taki nie, klimat taki kampowy jest właściwie całą ideą całej gry. No muszę zagrać sobie, no nie grałem, bo tak jak mówię, no wiecie, do tego filmu musiałem ograć 20 gier, słuchajcie, a tak naprawdę niektóre te celowniczki są dosyć długie i wymagają trochę czasu, żeby je skończyć, także kolejną grą jest gra, którą widziałem na automacie arcade, nie pamiętam gdzie. Jest to Star Wars Trilogy, to się nazywało i to słuchajcie, ta gra, pamiętam, kurczę, gdzie ja ją widziałem? Pamiętam, że gdy pierwszy raz zobaczyłem, tam było takie intro się włącza przed grą, gdy na przykład jest walka na miecze z Vaderem, tam masz lot tym speederbikiem na Dagobah. Jezus Maria, wtedy jeszcze byłem dosyć sporym, znaczy dzisiaj też jestem sporym fanem Gwiezdnych Wojen, ale wtedy to trochę bardziej tak było, można powiedzieć, skumulowane, nie było tyle innych rzeczy, które mnie rozpraszają, które też wymagają mojego... walczą o moje zainteresowanie, wtedy jakby byłem bardziej skupiony na jednym. I słuchajcie, to wszystko, gdy zobaczyłem te Gwiezdne Wojny i że to wszystko jest w ogóle w trójwymiarze, jak to jest zrobione, to było jeszcze, to musiało być czasy, kiedy jeszcze gry na automatach arcade wyglądały o wiele lepiej niż to, co można było zobaczyć na PC-cie. I właśnie Star Wars Trilogy jest taką świetną grą, która przenosiła najbardziej znane sceny z Gwiezdnych Wojen na możliwość zagrania właśnie w tym wypadku na automacie arcade, tak? Tak jak mówiłem, no słuchajcie, no pojedynek z Vaderem z Powrotu Jedi, gdzie walczymy Luke'em i widzimy to z oczu. Był oczywiście, tak jak wspomniałem, ten lot na Dagobah, był lot na Hoth. Hoth to jest zawsze taki żelazny punkt każdej gry na podstawie klasycznej trylogii, że ona musi się pojawić, ten element, a zostało to zapoczątkowane, przypomnę, świetnym Shadow of the Empire, gdzie ten poziom jest uznawany za najlepszy z całej gry. I Star Wars Trilogy właśnie to była taka gra, w której którą bardzo chciałem zagrać w domu. I problem był taki, że to było tylko i wyłącznie arcade. Nie można było tego w to zagrać na PlayStation, nie można było zagrać na PC-cie. I pamiętam moment, kiedy zacząłem się interesować kolekcjonowaniem ROMów i w którymś momencie do którejś wersji mamy dodali Star Wars Arcade. Ja mówię, Jezus Maria, jakie to będzie super, Star Wars Trilogy. Ja mówię Star Wars Arcade, ale to jest Star Wars Trilogy. Ja mówię, Jezus Maria, ale będę w to ciął jak zły, nie? W ogóle już sobie wyobrażałem, jakie było moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że no niby dodali, ale gra nie działa. Do dzisiaj gra nie jest w pełni emulowana, znaczy można w nią zagrać, ale są błędy, glitche graficzne, które uniemożliwiają jakąś bardziej rozsądną rozgrywkę. Natomiast strasznie byłem najarany tą grą. Znaczy ja ogólnie do dzisiaj jestem z nią strasznie zajarany i chciałbym w nią zagrać takiej normalnej wersji, nie zgliczowanej, tylko w takiej wersji, jak została stworzona na automatach, aż muszę sobie zobaczyć, jak ona teraz wygląda sam. Natomiast to było coś, słuchajcie, niesamowitego ogólnie, bo teraz jest jeszcze, tutaj tak a propos powiem, że jest jeszcze jeden celowniczek z Gwiezdnych Wojen. To jest taki najnowszy celowniczek, chyba z zeszłego roku. To się nazywa, o ile dobrze pamiętam, Battle Pods. Słuchajcie, polecam sobie na YouTubie zobaczyć, jak to wygląda. No nie. Telefony się dzisiaj rozdzwaniają, jak to zazwyczaj jest w pierwszy dzień tygodnia. Zawsze 1000 osób, ma do mnie jakieś 1000 różnych spraw i nagrywanie w poniedziałek to jest ogólnie zły pomysł. O czym mówiłem? Aha, ten Battle Pods. To jest, słuchajcie, gra chyba z 2016 roku. Tak jak powiedziałem, na YouTubie sobie zobaczcie. To jest taka jakby kula, do której się wchodzi. Obraz jest panoramiczny i tak jakby nas otacza. I ponownie, podobnie jak Star Wars Trilogy, przenosi te klasyczne bitwy właśnie na automaty arcade. Z tą różnicą, że
no mamy ten panoramiczny obraz, tam grafika to jest już w ogóle popot, taka jest super. I ta kula, o ile dobrze pamiętam, ona też się obraca jak latasz, także jest naprawdę niesamowite wrażenie. W Polsce chyba jeszcze tego nie ma, o ile dobrze wiem, bo widziałem, koleś nagrywał to GoPro, całą tą rozgrywkę i powiem, że wygląda to fenomenalnie. No ja już po prostu, ja bym sobie taką kulę w domu postawił tu. Byśmy z Marioną spali w tym automacie. Także wygląda to naprawdę fenomenalnie i to jest też przykład, że celowniczki na automaty arcade jeszcze nie umarły. One nadal się pojawiają, bo wydaje mi się, że dzisiaj celowniczek jest całkiem niezłym właśnie, całkiem niezłą przynętą na graczy, którzy chodzą do salonów arcade. Po pierwsze, zazwyczaj celowniczki mają bardzo dobrą grafikę, o wiele lepszą niż na przykład takie jakieś gry, nie wiem, automatowe i takie, wiecie, no nawet 3D, ale zazwyczaj w tych celowniczkach jest bardzo dobra grafika. No po części dlatego, że mając tą tylko jedną ścieżkę, którą podąża kamera, autorzy mogli się skupić na tej ścieżce, którą chcą pokazać i tam umieścić mnóstwo detali. Po drugie, jest to gra, która, tak jak mówiłem, daje wam chwilę frajdy, co jest dobre dla producenta tego typu rzeczy, czy tam dlatego, co te monety wyjmuje, że masz 3 minuty, sobie grasz, jest fajnie, ale potem musisz rzucić kolejny żeton. Natomiast faktem jest to, że ten rynek chyba automatów arcade ostatnio już tak chyba podupadł i rzadko kiedy już wychodzą nowe automaty. Znaczy nadal tam w Japonii, wiadomo, Tekken, Street Fighter, te automaty się nadal pokazują. Natomiast i tam chociażby ten Gwiezdne Wojny, natomiast to już nie jest to, co było w latach, nie wiem, 80. czy na początku lat 90., gdy no to świeciły triumfy, tak, tych automatów. To powiem wam tyle, no. Emulator mamy obsługuje 40 albo 60 tysięcy, nie, 30 chyba tysięcy różnych gier. Oczywiście tutaj wchodzą w to też klony, tak? Czyli inna była wersja automatu na Europę, inna na Japonię i tak dalej, ale sama ta liczba robi ogromne wrażenie. Natomiast z latem, tam można zobaczyć sobie po latach, jakie automaty wychodziły, z czasem tych automatów jest jakby coraz mniej i teraz to już naprawdę, tak jak mówię, no ten Star Wars Battle Pods, gdy wyszło to, no to naprawdę to było spore wydarzenie i to warto sobie zobaczyć, jak to wygląda, bo to jest, słuchajcie, jak nie lubicie nawet celowniczków, no to jak tylko chociaż trochę lubicie Gwiezdne Wojny, to aż trudno się w tym nie zakochać. Fantastyczna sprawa. No ale tak jak mówię, to jest właśnie ten Star Wars Trilogy, tylko w nowym jakby wydaniu, chociaż tam chyba nie ma walk na miecze. No też nie wiem, bo nie widziałem wszystkiego, widziałem tam parę poziomów, ale wygląda to po prostu fenomenalnie. Kolejną grą jest dwie części Resident Evil, czyli Umbrella Chronicles i Darkseid Chronicles. Gdy dowiedziałem się, że wychodzi Resident w formie celowniczka, to po prostu miałem wszelkie objawy jakiegoś schizofrenika. Przyspieszony oddech, wytrzeszcz, silnotok, bełkotanie bez sensu. Już po prostu nie mogę się doczekać na to. I to wszystko ustało, gdy się okazało, że to wychodzi na Wii. Nie mogę sobie tego darować. Mówię, jak to możliwe, że taka super gra wychodzi tylko na Wii? Dlaczego nie wychodzi na PlayStation? No, tylko na Wii. Z czasem oczywiście okazało się, że wyszła też gra na PlayStation, jednakże nie wyszła ona w wersji pudełkowej, tylko wyszła na PlayStation Store. I była to druga albo trzecia gra w życiu, jakie kupiłem na PlayStation Store. Nie wahałem się ani chwili, natomiast to była ostatnia przy okazji gra, którą kupiłem na PlayStation Store. Trzecia z trzech, albo druga z dwóch, nie pamiętam. Darkseid Chronicles to... Znaczy ogólnie były wcześniej próby przeniesienia pseudo-celowniczków w świat Residenta. To była tak zwana, to się nazywało Gun Survivor. Pierwsza część była na PlayStation 2, potem było Gun Survivor na PlayStation 2, pierwsze było na PlayStation 1, drugie było na PlayStation 2 i był jeszcze Gun Survivor 2 Veronica i to była jakby trzecia część, natomiast one były dosyć kiepskie, muszę przyznać. Co prawda one miały własną jakąś tam linię fabularną, ale to było dosyć kiepskie. Ogólnie muszę przyznać, że te Gun Survivor, one były przystosowane do strzelania właśnie tym pistoletem, chyba to się nazywało ten Gunkon, nie pamiętam, jak ten pistolet się nazywał. I to było przystosowane właśnie do grania właśnie tym
pistolecikiem, natomiast Umbrella Chronicles był czymś całkowicie innym, ponieważ będę mówił Umbrella Chronicles, ale będę w domyśle mówił o tych dwóch częściach, nie chcę mi się dodawać cały czas, że Darkseid Chronicles. Natomiast tutaj autorzy zastosowali ciekawy chwyt. Przenieśli przygody, które znacie z klasycznych części Residenta. Jedynka, dwójka, trójka i Weronika X. Jedynka, dwójka, trójka i Weronika X. I po części prequel czwórki wzięli te gry, najlepiej to będzie widoczne w pierwszej trylogii Weronika X, i przenieśli je na celowniczek. Jest to o tyle fajne, że zwiedzasz te, na przykład w jedynce, tak? Zwiedzasz tą posiadłość, którą znasz z pierwszej części Residenta, którą jak grałeś, to znasz ją jak własną kieszeń, znasz te pokoje, wiesz, co w nich się znajduje, z tym, że widzisz je z perspektywy pierwszej osoby i widzisz je w formie celowniczka. Jak dla mnie było to absolutnie genialnym zagraniem. Capcom zamiast silić się i tworzyć kolejnego Gun Survivor, które były dosyć kiepskie, wziął to, co już mu się udało. Wziął po prostu te gry, które już były dobre, które ludzie znali, które ludzie przeszli dziesiątki razy, i dał szansę zagrać z, powiedzmy, z nowego widoku, że tak powiem, czy też z nowej perspektywy. I w mojej opinii to się doskonale sprawdzało. Pierwsza część Umbrella Chronicles miała części jedynkę, trójkę i zero. A, 0, 1, 3. Zauważcie, że nie ma tutaj drugiej części. I to jest właśnie cały spryt Capcomu. Czyli kupując jedną grę, dostawałeś trzy opowieści. 0, 1 i 3. Każda z tych gier to było właściwie przeniesienie większej części gier tych przygodowych, tych survival horrorów, w tym wypadku tam z GameCube'a i z PlayStation czy z PC-ta, i wrzucenie ich na celowniczek. Pozostały wszystkie walki z bossami. W jedynce będziemy walczyć z tym wielkim wężem, w zero walczymy ze skorpionem, czy w trójce walczymy z Nemezisem. Sama fabuła w ogóle się nie zmieniała. To było dokładnie to samo, co miałeś w klasycznych Residentach. Także tak jak w trójce na końcu walczyłeś z Nemezisem na dachu, tak i tutaj będziesz walczył z Nemezisem na dachu. Niemniej jednak oczywiście z racji tutaj tego, że gra była troszkę inną formą rozgrywki niż survival horror, oczywiście dodano więcej tych trupów, które odstrzeliwało się przy użyciu celowniczka. Oczywiście były też dwie postacie do wyboru. W każdej właściwie części Residenta, poza właściwie w trójce chyba nie było, albo nie było chyba wyboru dwóch postaci. W każdej części, oprócz chyba trójki, tutaj nie do końca pamiętam, była możliwość wybrania jednej z dwóch postaci, tak? W zero była ta Chambers, jak ona miała, Chambers i ten gościu. W jedynce była Jill i Chris, w dwójce był Leon i Claire, w trójce chyba była tylko Jill, nie pamiętam, nieważne. Claire. Miałeś do wyboru, tutaj też masz do wyboru dwie postacie, w zależności od tego, znaczy tak naprawdę różnica jest żadna. W pierwszej części Umbrella Chronicles nie ma znaczenia, czy wybierzesz jedną czy drugą postać, bo to tak naprawdę na nic nie do końca nie wpływa. No i oczywiście grasz w te gry, słuchajcie, z nowej perspektywy. Umbrella Chronicles to taki typowy, klasyczny, do bólu celowniczek. Chociaż tutaj wprowadzono na przykład możliwość zbierania różnych broni, więc mogliśmy sobie wybierać, jaką chcemy broń. Były oczywiście kultowe te zielone roślinki, które odnawiały energię, był spray. Natomiast cały ten core rozgrywki fabularny pozostał, tak? Zmieniała się perspektywa. Fajne było natomiast to, bo to jest też taki celowniczek nowej generacji. Twórcy doskonale wiedzieli, że gdyby tylko dali te trzy części przeniesione na celowniczek, to by było strasznie mało. W latach 90. to uchodziło na sucho. Gra celowniczek z American Laser Games skończyłeś 20 minut i to było wystarczające. Dzisiaj coś takiego by nie przeszło. Dzisiaj to by po prostu wykleli Capcom od najgorszych. Dlatego Capcom sprytnie to rozwiązał. Oprócz tych trzech gier dostawaliśmy jeszcze scenariusze alternatywne. I gdy skończyliśmy wszystkie te scenariusze, mieliśmy jeszcze jeden dodatkowy scenariusz. Także fajnie to zostało rozwiązane pod tym kątem, że
faktycznie rozgrywki, pomimo że to był celowniczek, rozgrywki na tej płycie było bardzo dużo. Tam było jeszcze sekrety, odnajdywanie, tam cuda były. Także oni to doskonale wiedzieli, co robią. I Umbrella Chronicles był naprawdę fajnym tytułem, zwłaszcza że no, niesamowitą mi radochę sprawiło przeniesienie się do tej na przykład rezydencji z jedynki, którą znałem jak własną kieszeń, bo kończyłem tam grę na PC-cie wielokrotnie, chociaż tutaj mała uwaga. Pierwsza część, znaczy ten celowniczek w pierwszej części nie został stworzony na bazie tego rezydenta jedynki z PlayStation, ale na tego na bazie rezydenta z GameCube'a, czyli tego remastera. Niemniej jednak no, fantastycznie mi się w to grało i słuchajcie, no, przeniesienie się do tej rezydencji, oglądanie tych lokacji, które znałem ze sztywnego ułożenia kamery, tak? Bo w rezydencie była sztywnie ustawiona kamera, wszystkie te lokacje były wyrenderowane, to nie było w czasie rzeczywistym. A tutaj wreszcie to wszystko było w 3D, można było się rozejrzeć, można było zobaczyć, jak to wygląda. No fantastyczna sprawa, muszę przyznać. Jeżeli chodzi o drugą część, Darkside Chronicles, no i tutaj dochodzimy do tego sprytu, ponieważ w drugiej części Darkside Chronicles dostajemy Veronica X, część drugą i całkowicie nowy scenariusz. Po części nawiązuje on troszkę do czwartej części, ponieważ jest tam jeden z bossów w czwartej części, czyli niejaki Krauser, który wykonuje misję z Leonem, więc nazwijmy to pre-czwórka, bo to się dzieje jakoś przed wydarzeniami z części czwartej. Oczywiście Capcom mógł zrobić tak, żeby na pierwszej płycie zamieścić jedynkę, dwójkę i trójkę. Jednakże jakbyś miał tą klasyczną trylogię, kto by kupił potem tą drugą płytę, na której by było Zero, Veronica X i ten prequel czwórki, które nijak się miały do fantastycznej trylogii. Dlatego Capcom bardzo sprytnie to zrobił i najbardziej ulubioną część większości graczy, nie mówię, że wszystkich, ale większości graczy, ulubiona część, druga, została wycięta z tej pierwszej płyty i została wrzucona do drugiej płyty. Tak, żeby właściwie musiałeś kupić obydwie. Natomiast jeżeli chodzi o Darkside Chronicles, w mojej opinii wypadło to o wiele lepiej. Przede wszystkim dlatego, że wprowadzono parę, w mojej opinii, ciekawych zmian. Teraz, gdy postać przeładowywała, w pierwszej części było tak, że jak przeładowywałeś, to po prostu ci się zapełniały te znacznik nabojów i to wszystko. Tutaj wprowadzono, że faktycznie postać pokazuje rękę i że przeładowuje pisać. Pierdoła, ale wierzcie mi, że fajnie wpływało to na imersję. Drugą rzeczą było to, że też można było wybrać dwie postacie, jedną z dwóch postaci, natomiast w zależności, na przykład w dwójce była Claire i był Leon. Jeżeli wybrałeś Leona, widziałeś to z oczu Leona i obok ciebie chodziła Claire. Jeżeli wybrałeś Claire, skakiwałeś w oczy Claire i obok ciebie chodził Leon. Widziałeś postać Leona, która też się porusza, strzela. Także to było dosyć fajne, w mojej opinii, rozwiązanie. Natomiast problemem, w mojej opinii, z Darkside Chronicles jest to, że autorzy za bardzo chcieli przełożyć taki feeling, że widzisz czyimiś oczami na grę wideo. O co chodzi? W większości celowniczków, poza może tymi American Laser Games, kamera jest zawsze bardzo płynna, także nie masz problemu z celowaniem. To nie jest tak, że kamera ci się trzęsie, jak patrzysz się gałkami ocznymi na wszystkie strony, tylko kamera jest płynna, jest płynny ruch kamery. W Darkside Chronicles niestety zrezygnowano z tego i bardzo często, wiecie, jak postać biegnie, to nie biegniesz z głową, tak? Jak paralityk, tylko ruszasz głową, tak? I tutaj też to dodano, więc dla osób, u których powodują na przykład wymioty, jakieś, nie wiem, choroba morska, gra jest raczej niewskazana, bo kamera strasznie się trzęsie, robi ruchy na lewo, na prawo, nie ma tej płynności. I to w mojej opinii troszkę też wpłynęło na to, że nie masz okazji podziwiania na przykład lokacji z Residenta 2, czyli kultowy na przykład posterunek policji, bo po prostu kamera się za bardzo trzęsie. Nie jest to może jakoś tak specjalnie nie będzie to przeszkadzało Wam wszystkim, natomiast mnie to strasznie irytowało i w pewnym momencie już doprowadzało mnie to do szewskiej pasji, bo wiecie, na przykład jest taka scena, gdzie Leon goni jakiś stwór, nie będę mówił jaki, i Leon wbiega na schody. Jest moment, kiedy on obraca się
i patrzysz, że ten stwór za nim biegnie. Trwa to pół sekundy, tak jakbyś biegł po schodach i się zobaczył, czy ktoś za tobą biegnie, czyli odwracasz się i biegniesz. I tutaj ta kamera też musi ci to pokazać, że też musi się odwrócić, zmarnować parę strzałów, które i tak nie trafią i biegnie dalej. No niestety te elementy w mojej opinii wypadły dosyć tutaj, muszę przyznać, kiepsko i no można było popracować nad tym ruchem kamery. A tak dostajemy taką dosyć szaloną, że tak powiem, kamerę. Czekajcie, wyłączę mu tu pika. Szaloną kamerę, która lata na wszystkie strony i to w mojej opinii wyszło troszkę gorzej. Natomiast Darkside Chronicles jest w mojej opinii tą lepszym rezydentem. Te usprawnienia, które powiedziałem, pozytywnie wpłynęły na samą rozgrywkę. To, że widzimy tą drugą postać. Po części dlatego, że jest tam Resident 2. Też uważam, że jest to lepsza część, bo Resident 2 jest najlepszym rezydentem z tej klasycznej trylogii. Ja też tak uważam. I wprowadzono też coś takiego, że teraz strzelając do zombiaków, na przykład mogły im głowy eksplodować albo coś, taka większa była interakcja też z otoczeniem, której w pierwszej części troszkę w mojej opinii brakowało. No niby tam w pierwszej części można było zestrzeliwać na przykład obrazy ze ścian czy coś, ale tutaj ta interakcja była o wiele bardziej posunięta, bo właściwie mnóstwo rzeczy można było strącić. Na przykład fajne jest to też w Residentach odnośnie tej interakcji, to w pierwszej i drugiej części, że możesz na przykład zestrzelić światła i możesz grać, wtedy grasz po ciemku, idziesz jakimś korytarzem, świeci ci świetluwa, bach, świetluwej, grasz po ciemku. Fajne to było, bo to były takie rzeczy nienachalne, tak? Mogłeś to zrobić, ale nie musiałeś. Fajnie to było pomyślane ogólnie, jeśli chodzi o samego rezydenta. No i mieliśmy kolejny cut. Dzięki temu materiał będzie tak pocięty, że już będzie mega profesjonalny. Z Umbrella Chronicles łączy się jeszcze jedna ciekawa historia. Gdy dowiedziałem się, że gra w końcu wyjdzie na PlayStation 3, byłem tak niesamowicie nahypowany. Chyba jestem jedyną osobą, która się niesamowicie jara i hypuje celowniczkami. Niemniej, no niesamowicie na tą grę czekałem. I była to gra, jedyna gra, przynajmniej z takich, o które pamiętam, dla której kupiłem hardware. Więc żeby oczywiście na Wii grało się tymi Wiilotami, ale na PlayStation 3 co prawda można było grać padem, ale lepiej się grało, kiedy kupiło się gały, czyli popularną różdżkę. No i mam jeszcze ten Navigation. Właściwie te urządzenia kupiłem tylko i wyłącznie dla Residenta. Potem się okaże, że jeszcze do jednej gry, która jest na liście, się przyda. Natomiast tylko i wyłącznie do Residenta kupiłem te dwa urządzonka. Fajnie, bo PlayStation wydało też odpowiednik takiego pistoletu, nie pamiętam, jak się nazywał, był taki czerwony, czerwono-biały chyba ten pistolet, w który się instalowało te gały i można było wtedy strzelać jak z pistoletu. Jednakże w tamtym czasie ten kawałek plastiku, no nie mogę tego nazwać inaczej niż kawałek plastiku, było dosyć drogie, dlatego postanowiłem kupić jakieś podróbę i kupiłem właśnie takiego, mam gnata do właśnie Residenta. Tutaj jest to jest odczepiane, więc można mieć albo taki pistolet, albo można mieć karabin. I ten sprzęt łącznie z tym pistoletem był kupiony tylko i wyłącznie do gry Resident Evil Umbrella Chronicles i Darkside Chronicles. No i kiedy już pierwsze kupiłem te gry, ja ściągnąłem, podłączyłem ten badziew i zacząłem grać, powiem wam, że byłem w siódmym niebie. To mi się tak niesamowicie podobało, gra była tak niesamowicie fajna, że naprawdę, kurde, aż powiem wam szczerze, że dzisiaj w perspektywie czasu patrząc, tak patrzę na te moje ulubione celowniczki, zdecydowanie mój ulubiony celowniczek. Jeżeli lubicie serię Resident Evil, polecam wam zagrać. Na PlayStation Store może jest to drogie, ale można kupić wersję pudełkową, nie mam co prawda przy sobie pudełka, mogłem przygotować. Można ściągnąć z Hongkongu wersję co prawda z japońskimi napisami, ale z angielskimi dialogami i można spokojnie sobie grać w wersję pudełkową, jeżeli nie lubicie. Ale jeżeli szukacie jakiegoś celowniczka, bo macie w domu gały i nie wiecie co z nimi robić, no to Resident się nadaje idealnie do tego. I gra jest naprawdę fantastyczna, zwłaszcza, że przenosi nas, słuchajcie, w tą perspektywę pierwszoosobową do znanych miejscówek z Residenta. Dla mnie absolutnie numer jeden. Ostatnią grą,
Lista tutaj tych gier nie jest ustawiona od najlepszej do najgorszej, jest po prostu 10 tytułów, tak mniej więcej starałem się ustawić latami, jak to przebiegało. I ostatnią grą jest Dead Space Extraction. Gdy ponownie dowiedziałem się, że wychodzi celowniczek na Dead Space, byłem zainteresowany. Nie mogę powiedzieć, że byłem zajrany, ale byłem zainteresowany. No na pewno nie tak jak Residentem. I oczywiście kolejne rozczarowanie, że to wychodzi tylko na Wii. No, mówię, no co? Na Wii? Dlaczego wszystkie dobre celowniczki wychodzą na Wii? I z czasem okazało się, że Dead Space Extraction będzie też na PlayStation 3, ale mogłeś kupić wersję cyfrową, co mnie zupełnie nie interesowało, albo mogłeś kupić edycję kolekcjonerską Dead Space 2, to była ta bez pistoletu, czyli ta taka biedniejsza, w takim tekturowym pudełku, i tam na płycie jest możliwy do zainstalowania Dead Space Extraction. No, nie trudno się domyśleć, że taką właśnie edycję kupiłem. I Dead Space Extraction wprowadza kolejny fajny patent. To nie przenieśli po prostu, tak jak zrobiono to z Residentem, czyli przeniesienie rozgrywki z perspektywy pierwszej osoby i sterujemy Isaaciem Clarkiem. Nie, nie. Dead Space Extraction jest prequelem pierwszego Dead Space'a. Historia dotyczy wydobycia czerwonego markera z planety Aegis 7 i początku epidemii nekromorfów. Czyli tak naprawdę poruszasz się po statku Ishimura. I fajne jest też to, że autorzy pomyśleli, aby przenieść wszystkie fajne, czy też takie rozpoznawane elementy Dead Space'a na celowniczek. Więc mieliśmy tą telekinezę, mieliśmy możliwość zamrażania wrogów. To wszystko, co było w klasycznym Dead Space'ie, znalazło się też w celowniczku. Dodatkowo, ponieważ bardzo też byłem zainteresowany, tak jak mówię, i początkowo chciałem grać na emulatorze. To jest też ciekawe. Emulator Wii wtedy działał już w miarę sprawnie, większość gier można było odpalić. No, próbowałem oczywiście kierować padem. I ogólnie początek gry był spoko. Można było zagrać do pewnego momentu. Ponieważ w pewnym momencie, wyjmę tutaj gałę, żeby wam pokazać. W pewnym momencie gra prosiła, aby przykręcić śruby. I żeby to zrobić, trzeba było skierować i przekręcić. Faktycznie jakbyś przekręcał śrubę. Niestety tego na padzie nie można było zrobić. O ile można było sterować, nie wiem, celowniczkiem, to przekręcenie, znaczy tam można, potem można było w kolejnych wersjach już jakoś to skonfigurować, ale to było jakoś tak durnie, że tam jakiś przycisk odpowiadał. To kretynizm, tak? To nie oddawało całej magii grania właśnie na tym wheelocie, gdzie faktycznie przekręcałeś tą śrubę. No. Więc na tym się to zatrzymywało, a było to 5 minut od początku gry, także 5 minut widziałem na emulatorze. No ale gdy nadeszła era Dead Space'a dwójki na PlayStation 3, no to słuchajcie, no to już miałem sprzęt, bo kupiłem sprzęt do Residenta, także miałem już tutaj gotowe wszystko. Byłem przygotowany na Dead Space Extraction i Dead Space okazał się bardzo fajnym celowniczkiem i dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to mój drugi ulubiony celowniczek po Residencie. Po części wydaje mi się, że też dlatego, że te gry są jakby zrobione troszkę, to nie są te celowniczki, które były w czasach tam lat 90. One są jakby dostosowane troszkę do naszych, że tak powiem, czasów i Dead Space Extraction i Resident właśnie wykorzystywały już te nowe technologie, tam właśnie, że można było obracać coś tam, że te elementy, których wcześniej w celowniczkach nie było, bo wcześniej celowniczek to był równoznaczny właściwie z tym, że celowałeś myszką. Chociaż tutaj nie wspomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy, a teraz mi się przypomniało, że do wszystkich tych celowniczków, które wyszły na PC-cie, z niewielkimi wyjątkami, można było kupić też hardware. I do gier American Laser Games można było kupić taki obleśny, pomarańczowy rewolwer, który podłączało się kablem do wejścia, do starego wejścia od drukarki, to było LPT1 chyba to się nazywało.
i celowało się oczywiście tym pistoletem do monitora, tak? Czyli było coś takiego, były te hardware'y służące do obsługi celowniczków. Na PlayStation był ten GunCon. Natomiast warto wspomnieć, że ten pistolet do American Laser Games, on chyba poza tymi grami w niczym innym nie działa, więc nawet jeżeli chciałeś sobie zagrać, nie wiem, Rebel Assaulta czy tam Wetlands, to chyba ten pistolet nie działał, tak, w ogóle. Także to było coś takiego właściwie tylko stworzone do tej. Ale słuchajcie, to jest kolejna ważna rzecz, już takie podsumowanie, tak? Natomiast jeszcze parę takich ciekawostek, właściwie jedną ciekawostkę chciałem powiedzieć. Zobaczcie, jak musiały być popularne celowniczki z American Laser Games, takie najbardziej prymitywne, najbardziej proste w latach 90., skoro firmie opłacało się wydać dedykowany tym grom hardware. Tych gier naprawdę musiało się sporo sprzedać. Jeżeli by się sprzedało ich jakieś tam minimalne ilości, no to kto by kupił ten pistolet? No nikt. Oni byli pewni tego, że gier sprzedało się tyle, że nawet jak co piąta osoba kupi, czy tam co dziesiąta kupi ten pistolet, czy nawet co setna, to i tak im się to będzie opłacało. Także to pokazuje, jak bardzo popularne były te gry z serii American Laser Games, jeżeli ktoś się wychował w latach 90. i interesował się grami wideo w tamtym czasie, nie ma bata, aby o tych grach nie słyszał. To było coś takiego, to był tak jak Terminator albo jak szklana pułapka w filmach. Wszyscy o tym słyszeli, jeżeli się interesowali oczywiście, oczywiście grami. Dzisiaj celowniczki pojawiają się od czasu do czasu. Ostatnio miałem szansę na PlayStation VR zapoznać się z Until Dawn Rush for Blood i muszę przyznać, że jest to fajny celowniczek, chociaż przyznam, że spodziewałbym się czegoś bardziej odjechanego. Znaczy, oni mieli fajny pomysł, że jest ten roller coaster, natomiast nie podobało mi się to, że gro czasu spędzasz w tym celowniczku strzelając do tarcz, zamiast do na przykład jakichś zombiaków czy coś. Potem się to troszkę tak wyrównuje, ale i tak to strzelanie do tarcz jest dosyć tam popularne i często jest tak, że po prostu jedziesz tym roller coasterem i strzelasz do jakichś tarcz, które tam gdzieś są poumieszczane, bo po prostu nic innego do strzelania się tam nie napatoczy w tym czasie. Także to jest w mojej opinii dosyć liche było. Można było to ograć o wiele lepiej. Wydaje mi się też, że PlayStation VR jest bardzo fajną platformą do celowniczków. Zwłaszcza, że tutaj dochodzi coś, co w poprzednich celowniczkach było niewykonalne, czyli możliwość ruchu kamerą. Pytanie, czy to nadal jest celowniczek. Niby poruszasz się po ustalonej ścieżce i strzelasz do pojawiających się wrogów, ale już masz uwolnioną tą kamerę. Większość celowniczków, które Wam opisałem, nie miały uwolnionej kamery. W pewnym stopniu można było ruszać kamerą w Resident Evil Umbrella Chronicles. Te ruchy były niewielkie, 15-20 stopni powiedzmy. To był raczej taki, można powiedzieć, taka kosmetyka, ale wprowadzono to. Natomiast w Rush for Blood już masz całkowitą możliwość obserwowania wszystkiego o 360 stopni. Także uwalniało to w pewien sposób, uwalnia tą kamerę PlayStation VR. Czy to dobre, czy to złe? Zostawiam Wam. Musicie sami zadecydować. Ja ogólnie bardzo fajnie się bawiłem w Until Dawn i bardzo fajnie mi się w to grało. Natomiast w przyszłości teraz nie wiem, czy coś nowego wyjdzie z celowniczków. Szczerze mówiąc, nie śledzę tego rynku gier VR, a i też te wszystkie celowniczki, które ostatnio się pokazywały, troszkę mi umykały. Grałem w Rambo. Okej, nie jest to najlepszy celowniczek, ale z racji, że jest to celowniczek, jakoś nie mogłem umieścić go. Jakieś dzieciaki zażynają. I mieliśmy kolejne cięcie, więcej tych cięć niż w teledysku jakimś z MTV. Wracając do tematu, grałem w tego Rambo, po części dlatego nie umieściłem go w Zagrajmy w Krapa, bo to był celowniczek i nie mogę powiedzieć, że mi się grało źle. Dla większości osób, które nie wychowały się w latach 90., sama idea celowniczka jest po prostu krapem. Bo jest to gra, w której nie masz właściwie... No nic nie robisz, tylko strzelasz. Jest to taka banalna, prosta i prymitywna rozgrywka. Natomiast nie mógłbym tego umieścić w krapie z tego powodu, że jest to celowniczek, bo kłóciłoby się to z moimi przekonaniami, które dzisiaj Wam w tym filmie przekazuję. Były jeszcze dwa celowniczki...
wydane przez polską firmę, nie pamiętam jaką. One miały tytuł Heavy Rain i Heavy Rain, Heavy Fire. Pierwsza część to była Afganistan, a druga nie pamiętam. W pierwszą część grałem, to też było dosyć kiepskie, muszę przyznać. I takie liche, no liche, w porównaniu do tych celowniczków, które są robione przez te duże firmy, to w ogóle nie miało startu. Natomiast sporo też jest gier, których nie wymieniłem, w które grałem, ale nie wymieniłem, bo nie były na tyle dobre w mojej opinii. Nie pojawił się Time Crisis, która pojawiła się na PlayStation 1. Też można było grać chyba Gunconem. Nie pojawiło się, bo nie grałem w żadną część, ciężko mi powiedzieć. Nie pojawił się Silent Scope z Dreamcasta. Po części dlatego, że grałem tylko w pierwszą część i średnio mi się ona podobała, ponieważ nie miałem odpowiedniego hardware'u. To ciekawostka, do Silent Scope'a kupowało się plastikową snajperkę. Natomiast granie padem w celowniczki jest raczej takie se, że tak powiem. I Silent Scope też się tutaj nie znalazł. Nie, pewnie wiele innych tego typu gier, w które grałem, bądź nawet nie grałem, się nie pojawiło. Znaczy, tak jak mówię, no, większość tych celowniczków w tamtym czasie starałem się ogrywać. I nie wiem, nie było Siberii, dwie części Siberii były w serii, to było grane. No ale to też to dlatego, że chciałem wybrać 10, właściwie nie 10 gier, ale 10 takich serii, które w mojej opinii są najlepszymi celowniczkami. Ta jedna osoba, która ten film obejrzy cały, stwierdzi, że a sprawdzę sobie jedną grę, którą Krzychu polecał. I to właśnie dla Ciebie ten film robię, ziom. Dla Ciebie nagrywam 2 godziny materiału, grałem 20 gier, abyś odpalił tą jedną grę i zobaczył, jak to wygląda. Nie pojawiła się też trzecia część Virtua Copa, która chyba tylko wyszła na automaty arcade i w którą nie grałem. Dużo tego typu gier pojawia się właśnie na automatach. Mamy Silent Hilla, który też jest przeniesiony na celowniczek. O Silent Hillu zrobiłem materiał dla TV Gry, możecie sobie go obejrzeć u nich. Jest Jurassic Park, który też został przeniesiony na celowniczek. Jest cała masa gier wydanych na laserdiskach, które też były celowniczkami, jak chociażby Area 51, tam naprawdę cała masa tych gier. Jest gra, w której brał udział zespół Aerosmith, to się chyba nazywało Revolution X. Jeżeli tak wejdziecie w to, ten temat tych gier celowniczkowych, to nagle okaże się, że ich jest naprawdę gigantyczna ilość ale większość tych gier niestety nie są to za bardzo ciekawe tytuły. Szczególnie te gry z laserdysków. Co ciekawe, te wszystkie gry z laserdysków, które powiedziałem, znaczy oprócz tej gry jeszcze inne, tam Astron Belt, Ashura, czy tam coś tam, o której opowiedziałem, ten Area 51, to jest o tyle ciekawe, że większość gier, znaczy większość, wszystkie te gry właśnie American Laser Games, one też były na laserdyskach. I to była taka wtedy moda, tak, że wydawało się po prostu gry, które zawierało ogromną ilość materiału filmowego, ale żeby on był w dobrej jakości, nie w takiej jakości, jakiej widzieliście tutaj na screenach, bo to są wersje PC-owe, wersja, która była na automatach, miała jakość, powiedzmy tak, porównywalną do DVD, czyli całkiem niezłą. To właśnie większość tych gier była wydawana na laserdiskach, żeby ta jakość na tych 50-calowych monitorkach, na których się grało, czy na tych telewizorach, no była w miarę rozsądna, tak? Granie w taką wersję PC-tową na 50-calowym telewizorze raczej by no, odrzucała wręcz niż zachęcała do grania. Natomiast tutaj jeszcze wspomnę to, z tej pierwszej części wspomniałem, że cały czas te gry są wznawiane, tak? Digital Laser wznawia je na kolejnych nośnikach. Miałem szansę zapoznać się z paroma grami wydanymi na DVD. Znaczy, gra była na PC-cie, tylko już na nośniku była nagrana na DVD. I faktycznie jakość tych filmów tam jest fenomenalna. I to jest taka jakość, która była właśnie na tych oryginalnych automatach arcade. I widzisz, do kogo strzelasz i widzisz, że ktoś tam wychyla się za drzewa i nie jest to zlepek 3 pikseli, ale faktycznie jakaś postać, widzisz, czy trzyma pistolet. I to miało wtedy sens. Dla nas w latach 90., gdy graliśmy w tego Mad Dogga, The Lost Gold, w kiepskiej grafice, dla nas liczyło się to, że to był ruch, że to był film,
że była jakaś akcja, która działa nam się przed oczami, że byli aktorzy, że nie były to sceny, gdzie statyczne, że kamera się ruszała, że był przede wszystkim ten ruch, że komputer podjął walkę z telewizją. To był ten moment, kiedy my jako gracze upragnęliśmy, aby wreszcie na komputerach osobistych, na PC-tach, na Amigach oczywiście też, aby postacie ożyły, żeby to nie były już postacie wygenerowane ze sprite'ów, ale postacie takie z krwi i kości, ludzie, żeby pojawiali się ludzie w grach. I Mad Dog rozpoczął tą erę, pierwsza część Mad Doga, w moim wypadku druga część Mad Doga, i spowodowało to ten wysyp tych gier, interactive movie, tych przygodówek wszystkich z masą kontentu zawierającą aktorów, scen specjalnie filmowanych na potrzeby gry, z superprodukcjami growymi, jak chociażby Wing Commander 3 i 4, z grami często używającymi scenek z aktorami całkowicie bezzasadnie, bo takie gry też były. Ta moda przetoczyła się przez ten, całą tą historię tych gier wideo w tamtym czasie. I to był ten moment, kiedy wiele znawców branży zwiastowało koniec rynku filmowego. Rynek filmowy zostanie przejęty przez rynek growy, bo film w kinie oglądasz pasywnie, oglądasz to, co ci reżyser pokazał. Film interaktywny polega na tym, że masz okazję samemu zadecydować o losach bohaterów. I to była przyszłość. Wielu aktorów uwierzyło w to. Dlatego tak chętnie grali w grach. Nie są to może jakoś specjalnie aktorzy z pierwszej ligi dzisiaj, i wtedy może też nie do końca. Ale wielu znanych aktorów zaczynało albo grało po prostu w tych interactive movie, i w pewien sposób przyniosły im niektóre te role dosyć spory rozgłos. Między innymi Mark Hamill, który zagrał w dwóch częściach Wing Commandera, no trzeba przyznać, że przyniosło mu to sporo rozgłosu. I wielu aktorów chciało iść tą drogą, tak, że może to faktycznie jest przyszłość. Sorki. Niestety nie było to przyszłością. Słuchajcie, prawda jest taka, że nie udało mi się tego wczoraj dograć. Ilość osób, która nagle musiała do mnie zadzwonić i przekazać mi bardzo ważne wieści, była taka, że po prostu zrezygnowałem. Już byłem za bardzo zmęczony i za bardzo już traciłem wątek. Dlatego to jest kolejny dzień tego materiału, kiedy nagrywam właściwie już samo podsumowanie tego materiału w końcu. Celowniczki wprowadziły branżę w tak zwany ten czas, czy też tą erę interactive movie, czyli filmów, które posiadały mnóstwo gier, które posiadały mnóstwo filmów, w których grali znani aktorzy. I wielu aktorów to uwierzyło, że to będzie przyszłość, że ich kariera, że ich przyszłość ich kariery leży właśnie w grach wideo, że to będzie ten moment, kiedy telewizja przegra z grami wideo i wszyscy będą woleli oglądać interaktywne filmy, w których masz możliwość ingerencji niż na przykład takie zwykłe pasywne filmy. Bardzo mocno to było lobowane w latach 90. i sporo ludzi w to wierzyło. No, nie da się ukryć, że sporo ludzi w to wierzyło. Tak czy tak, ukrócił cały się ten proceder w momencie, kiedy pojawiło się pierwsze PlayStation i nadeszła era akceleratorów 3D. Kiedy to gry, zamiast iść w tą drogę, w tą stronę tych gier wypełnionych filmami, poszły w stronę grafiki 3D. I ta era tej grafiki 3D trwa do dzisiaj. Dzisiaj aktorów zastępują wyrenderowane, czy też przeliczone w czasie rzeczywistym postacie stworzone właśnie w grafice 3D. Mamy dzisiaj taki dosyć absurdalny moment, kiedy w latach 90.
brało się aktora, żeby sprzedać grę jakiegoś tam znanego aktora, na przykład Christophera Walkena. Dzisiaj, na przykład w Beyond Dwie Dusze, bierzemy aktora, którego modelujemy, żeby był jak najbardziej podobny do aktora. Także ten schyłek tych Interactive Movie to był gdzieś tak rok 98, 97, kiedy 98 chyba, kiedy pojawiła się ostatnia duża gra z tej serii, mianowicie Czarna Dalia. Natomiast dzisiaj warto pamiętać, że te interaktywne filmy nadal żyją, aczkolwiek one już, tak jak mówię, nie posiadają prawdziwych aktorów, ale aktorów komputerowych. Te wszystkie gry, chociażby od Telltale Games, to są pewnego rodzaju filmy interaktywne. Ta moda na to, żeby gra, czy też takie to potrzeba, żeby gra coraz bardziej przypominała film, tak naprawdę coraz bardziej przypominała rzeczywistość, jest bardzo silna i cały czas wszyscy do tego dążą, upgrade'ując tą grafikę, chociaż tak jak ja już mówiłem wielokrotnie, ta grafika stoi w miejscu, ale starają się jakby podnosić jakość tej grafiki. No cóż, no celowniczki tak czy tak nadal mają się w sumie dosyć dobrze, bo i na najnowszy PlayStation VR pojawi się celowniczek i pewnie w przyszłości jeszcze trochę tych celowniczków powstanie, aczkolwiek no jest to dosyć, trzeba przyznać, typ gry niszowej, takiej gry czy też typu gier, którego wiele osób nie lubi bądź przechodzi obok nich obojętnie. Natomiast dla mnie jest to takie właśnie moje guilty pleasure. Uwielbiam celowniczki i gram w nie do dzisiaj z wielką przyjemnością i sprawiają mi masę radochy. Sprawiają mi masę radochy i tyle. No. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie celowniczki się tutaj pojawiły w tej serii. No może, nie, już nie będę robił drugiego materiału. 2 godziny na ten temat wydaje mi się, że jest wystarczającym czasem. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.